Rizowałem każdą dziewczynę na Brookhaven RP. Zakochiwały się we mnie i nie chciały mi dać spokoju. Oglądaj do końca. O Jezu, ale dzisiaj pakuję. Kto do mnie podszedł? Hej, jesteś super silny. O, dziękuję. Założę się, że nie podniesiesz 300 kg. O, 300 kg, tak? W sumie to nie podnosiłem bardzo dawno, nie było mnie na Brookhaven. Ale zrobię to! O, moja klata! O, czuję, jak mięśnie zaczynają działać. O, tak. Wow, niezły jesteś na psa. O, dzięki, dzięki. Dzięki, ja idę zjeść. Dobra, lecimy zjeść. O, i Simon tutaj jest obok mnie. O, ale się najadłem. Ej, no nie, czemu one za mną chodzą? Simon, siemka! O, co one piszą? Hot, ale on piękny, ale on ładny. Co jest to? Kogo oni piszą to? To jest dziwne. A. Mamy nakaz, napisałam. Musimy... coś tam... dom? Co one piszą? Mamy nakaz, ale na co? Ale na co nakaz? Na przeszukanie twojego domu. Nie, dlaczego? Nie! Co jest? Nie! Jak to? Simon, może się zwijajmy, wiesz? Jeszcze nie skończyłem jeść. No chodź, Simon, dobra, lecimy stąd. Ja stąd uciekam, ja nie chcę mieć nic do czynienia z tymi policjantkami. O nie, one mi gonią. Wychodzę z tego, z tej galerii, biorę samochód i odjeżdżam. Nara! Oj, one mnie gonią, co jest? To jest przesada jakaś. Na tych publicznych serwerach dziwne rzeczy się dzieją. Ach, nie ma nic lepszego niż chill w domu. Po drugiej, długiej pracy na siłowni, oh yeah. Nie, no co jest? One mnie się śledzą. Ci ludzie na Brookhaven są dziwni mega. Co to jest? Napisał Simon. Halo, mamy nakaz. Mamy nakaz, proszę nas puścić. Co? Dlaczego? Nie. No dobra, dobra, wpuszczę je, no nie wiem, one są jakieś dziwne. Radzę panu otworzyć te drzwi w ciągu 10 sekund. Dobra, 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 dobra. Już otwieram, już, ja nie chcę widzieć, co one zrobią. Już, otworzyłem. Nawet Simon napisał, żebym to otworzył. Chodź, Simon, wracamy tutaj do mnie. Dobra, ciekawe, czego one chcą. I dwie poszły na górę. A, dobra, nie wiem, na Brookhaven są dziwnie ludzie. Ja wracam do oglądania TV. Ale masz mięśnie. Czemu ona tak napisała? Co? Proszę wyjść z mojego domu. O Jezu, napisała jakąś wiadomość, która jest niecenzuralna. Fire road. Simon też jest wystraszony, co jest? Ona, co ona pisze? Ona musi jakieś złe wiadomości pisać teraz. O, Simon wyjął broń, co jest? Strzela w nią, wow, Simon. Ej, Simon oszalał. O, ona upadła, dobra. Simon, uciekajmy stąd, nie wiem co zrobi. Simon, co to odwali? Trafiony, zatopiony. Uciekamy stąd, Simon, wsiadaj. Wsiadaj, run. O, zresztą one też wsiadają do samochodu, nie. Nie, pościg jest, co ona robił, Simon. Dobra, musi uciekać. Uciekamy w prawo. Nara. Ej, na Brookhaven RP naprawdę dziwne rzeczy się dzieją, jak się gra. Dobra, w prawo. O, dawaj, góra. Dajesz, jest, łatwo. Dobra, Simon, wbiegamy do, na lotnisko. Simon, wbiegamy na lotnisko, szybko. Lewo, wyś, jest. Dobra, teraz trzeba się ukryć, patrz, ja mam sposób. Łazienka, dobra, ty się ukryj w kiblu. Simon, ukryj się w kiblu. O, świetna kryjówka. Dobra, udało mi się ukryć tutaj, zobaczcie. Tu jestem niezauważalny totalnie. Oh boy. O, nie. Nie, to jest policjantka. Tu oni są. Ha, co jest? Jestem chory, ale naprawdę. Teraz jakbym nie był chory, to bym zaczął krzyczeć. Co ona robi? Dobra, wyszła. Jest dobrze. Jest, dobra. O nie, poszła do Simona chyba. Nie, ona wchodzi do kibla. Nie, Simon. Znalazła Simona. O, żeż ty, to jest przypał mocny. O nie, jeszcze go wzięła do kajdany. Co jest, jak oni mnie nie widzą? Ty, co ona mu robi? Ona go bije, co jest? Nie, co ona mu robi? Ja cię kręcę. Ci ludzie są naprawdę dziwni. Dobra, czekajcie, przestaję sobie tą Mongolię. O! Nie. A! Nara! Au! Uciekłem jej. Dobra, lecimy stąd. A few moments later. Widzowie, minęło 10 minut od tego incydentu. Już chyba wszyscy zapomnieli, więc mogę wrócić do normalnej gry w Brookhavena. Ej, dobra, umyję sobie ręce, bo wstę. Co ona tu robi? Co jest? Nie, dobra, idę do innej łazienki. Nie. No nie, dobra, idę stąd. Widzowie, dlaczego moje łazienki są zamknięte? Ja się ukryję gdzieś tutaj. Nie. Hello there. Nie. Czego chcecie? W moim domu, no. Jesteś zatrzymany. Och, będę patrzeć na świat za krat. To nie jest fajne, uszusie. Ale co one robią, widzowie? To jest straszne. Nie stawiaj oporu. Dobra, już idę. Jezu, jak co one odwalają? A, no nie. Wprowadzają mnie gdzieś.
Gdzie ja idę? Ja idę do tego... Nie, idę do tego okropnego domu strasznego. Ale dlaczego wy to robicie? Im napisałem. A, dobra, wchodzę do tej celi. Ona pisała: ubierz się w ubrania więzienne. O nie. Oj, dobra, już idę sobie usiąść na kibelku. Tak, tak będzie najlepiej. No nie, jeszcze będą się na mnie patrzeć. Jak się załatwiam. Czy mogę trochę prywatności? Nie, ona mi robi zdjęcia. No co, kocham was widzowie i robi sobie zdjęcia. Jezu. Dzisiaj mam tego przystojnaka w celi napisać. Nie, błagam, nie. Co jest, Simon? Simon. Co jest, on tu przyszedł do mnie, co one mu zrobiły? Mamy dla ciebie kolegę do towarzystwa. Nic nie zrobiłem. Czekajcie, ja do niego zadzwonię może. Albo dobra, na razie nie. Ej, napisa, teraz zrobimy walki w celi, co? Przystojniak kontra Red Hulk. Mam już tego dość, Simon napisał. Jezu, co tu się dzieje? Napisa, walka start, ktoś napisał. Co, jaka walka? Simon, my się chyba nie będziemy bić. Arr! A, Simon, co jest, co mu odwaliło? O, wywalił mnie, dzięki. Dobra. Albo dobra, dobra, wracam. O, masz, Simon, ty chciałeś mi... Kurczę, ty. Zawalek, stop, muszę usiąść na kiblu. O, dobra, niech mu będzie, przegrałem tę bitwę. Nie, co on robi? A! Co jest? Ty, no gdzie one mnie zabierają? Co jest? Ty, one mnie zabrały do celi, no nie! Zmienia kolejny raz więzienie, dlaczego? A, nie, proszę, nie. Co tu się dzieje? O, ona się chwali, że ma 50 followów na odcinku, na którym ja robię kupę, co tu jest? Co teraz? Po co tu jestem? Czas na obiad. A! Nie, ona chce mnie nakarmić, nie! Nie, o fuj, ble! Nie. Leci samolocik. A, nie, o fuj, ble! Nom. Ale niedobre, ble. Osoby napisał na czacie, ktoś mówił obiadek. Simon tu jest, ktoś mówił obiadek. Czemu Simon jest tak przebrany, co one mu zrobiły? Aha, dobra, wiecie co widzowie, ja chyba idę spać. O, idźcie, ja śpię. O, dobrze mi napisałem. O, Jezu, jeszcze ktoś mi do celi wchodzi. Dlaczego na Brookhaven RP ludzie co chwilę wchodzą gdzieś, no. O Jezu, widzowie, to jest piękny odcinek, naprawdę. Czy chcesz usłyszeć mój głos? O nie, ona napisała to. Ej, co jest, widzowie? To jest przypał mocny. No dobra, w sumie jest spoko, napisaj spoko. A gdzie? Ej, ktoś do mnie dzwoni na Discordzie. Co jest? Halo? Halo? Halo. Aaaa, ona się odezwała! Co jest? Straszne, proszę, nie gadaj z nimi! Czemu Simon ty się mówi? Halo, Simon, jesteś? Oni są straszne, proszę, nie gadaj z nimi! Co jest? Ej, czego ty ode mnie chcesz? A, czemu mnie złapałeś do kicia? Żadnych pytań, teraz pójdziesz z Simonem do fryzjera. No dobra. Simon, jak ty wyglądasz? O, co, one mi każą tańczyć! Simon. Dobra, Simon, zrób sobie jakąś fryzurę. Najlepiej łysą. Na łyso, o nie! Ja zapuszczałem włosy! Nie, ona łupi na włosy ciastkiem! Simon, co ona ci zrobiła? Co to jest? Jeszcze jesteś łysy! Łysy, nie chcę. Najgorzej, dobra, jestem ciekaw, co ja będę mieć. Zrób sobie włosy na Sonika. Na Sonika z tej... Ja, ale przypał. O, jak ja wyglądam! Omegy! Nie, to nie jest omegy, to jest okropne. Dobra, wiecie co? Nara, ja uciekam! O! Simon, przestań się śmiać, ja uciekam! O tak, dobra, uciekam. O nie, moje auto jest zepsute. O, czemu ono jedzie w przód? Idziemy! O, dobra, ale i tak się udało. O nie, przywaliłem, dobra, uciekam tedy. 1 hour later. Halo, stop! Kto kradł ten sklep? Dostaliśmy zgłoszenie. O, taki prisoner, on wystrzelił tędy. Co, chcesz mi powiedzieć, że on latał? O, ale jesteś ła... Ej, czekaj, znam cię. Tak, jest to twoją psychofanką. To ty to ukradłeś. Policjantka zakochała się we mnie i przez to mnie aresztowała. Nie, to nie ja, przysięgam. Tak, to on na 100%. No spokojnie, to nie on i widziałam to, to jakiś inny gościu. Ja bym jednak go złapała. Charlotte, nie. Tak, ale on jest taki słodki, go uwielbiam. Co? Papa, uciekłem, jest, darmowa. Czekajcie. Tamty gościu to ukradł! Hej, gońcie go! Gleba! Bejkonek i go goni, co jest? A, proszę, zostawcie! Nie. Ja mam rodzinę i dzieci. O, no i złapali przestępcę, czyli to znaczy, że jestem wolny. Aha. Wow! Wolność jest taka piękna! Jest zbyt piękna, żebym ją... O nie. O, raz dwa, do więzienia. O nie, przepraszam, ja nie chciałem, ja nie mam pieniędzy. Proszę, nie.
Zobacz, to jest najgorsze więzienie, tu bijemy więźni. A masz! Ała, au, za co? No, właśnie tutaj. O, raz, dwa. Dobra, teraz coś powiem na ucho. To więzienie jest najgorszym koszmarem, jaki widziałeś. Chyba, że... To jest jakaś szansa, żebym wyszedł? Tak. Wystarczy, że wkopisz Fajrota w zło, wtedy on trafi do mojego więzienia i będę mogła robić z nim co chcę, ciumkać, dumkać. Dobra. Ej, jesteś sobie tutaj z moimi ziomeczkami, czyli z moją chmurką i pantą. A, nie mam prawdziwych kolegów oprócz zwierząt, ale to nic. A, o, gdzie jest Fajrot? A, nie umiem kierować. A, dobra, pójdę na piechotę. Ej, ty, gościu. O nie, to jest ten złodziej. Generalnie to chcę, żebyś mi pomógł w tym napadzie. Napadzie? Nie, ja nie biorę udziału w takim czasie. Ja jestem dobrym człowiekiem. Na. Nie, czekaj, dam ci burgiry. Dostaniesz taką furę. Ooo, damn. Właśnie ja jedną wpadłem do wody, więc w sumie by się przydała trochę. Pojedziemy teraz do domu, który dostaniesz, jak to zrobujesz. Co? Dostaniesz o taki dom. Wow, co to jest? Nie gadaj. Są kamery z tej strony i z tej strony jakiś ten. Yeah, mordo, dobra, to ja się zgadzam. Co, ale będę musiał dużo zrobić z tym napadem, czy tak średnio? Nie, tylko mi podtrzymasz torbę. Dobra, no to let's go. Obrabować wszystkie banki. Dobra, ja wbijam, ty trzymaj, to trzymaj. Dobra, trzymam mu worek z kasą. Ej, czekajcie, co? Jak to trzymam worek z kasą? Przecież on dopiero rabuje. Ej, o co tu chodzi? To jest jakieś podchwytliwe. Halo, policja. Fajrociku, złodziutki, jesteś zatrzymany. Ale ja nic nie zrobiłem. Ja serio nic nie zrobiłem. Znaczy zrobiłem, ale... Nie! Dobra, stop. Co, ile dostanę? 100 lat? Nie, tylko nie, ja chcę, żeby jeszcze zobaczyć moją babkę kiedykolwiek. Spokojnie, zostaniesz, dopóki cię nie wymućkam. Co? Co to znaczy wymućkam? Nie. Ej, gościu, co ty robisz w mojej celi? Pokój się, chcesz dostać w papę? Ja chcę tylko wejść do góry, ja nic nie chcę, do widzenia. Ale słyszałem w filmach takich, że jeżeli chce się dostać respekt w więzieniu, to trzeba powiedzieć najwyższego, okej? Okay? Ej, ty, najwyższy! BOOM! Ała, co to? Aha, dostałem w nos, nie, przepraszam. Jednak nie. Halo, jedzenie, dzień dobry, przynoszę. Ło, jedzenie, ale pyszności. Gościu, ona nam przecież tego nie da. Nie no, da nam na 100%. To dla ciebie, głuptasie. A masz, no. Ty, Fajrociku, słodziuczku, masz tutaj to dla ciebie. Burger z Burger Kinga. Ja, frytki. Jezu, jadłem cały dzień. To jest lepiej niż w moim domu. Czemu on dostał to, a ja kulę jakąś mięsną? Idziesz do innej celi, idziesz do gorszej. No, raz, dwa. Jezu, co tu się stało? Czemu ja dostałem dobre żarcie? No dobra, jeszcze do końca. O, burgerek, frytki. Ej, to jest naprawdę dziwne. To jeżeli ta pani to jest jakaś psychofank? Nie, nie ma szans, przecież... No, nie wiem, chodź tutaj, dziubdzi, przebierzemy cię w coś ładnego. A, nie, czemu, ale co to ma być w ogóle? Czemu różowe? Czemu, nie wiem, czemu mi pani tak przebrała, dlaczego? Bo tak jest słodziutko, iść do celi z powrotem. Dlaczego, o co tu chodzi, no? Nie mam nic do różowego, ale nie wiem, dlaczego tak ma wyglądać. O, tort jeszcze dostałem na noc. To jest nawet miłe, ale dziwne, wiecie, trochę się tak dziwnie czuję. Serio, to chcę stąd wiać, ale to potem. A, kolejny piękny... Ej, tu dodali boisko, serio? Kolejny piękny dzień. Nie, co ta pani policjantka robi, no? Hej, Fajrot, przyniosłam ci co... Nie. Czy pani ma motor? Tak, wjeżdżam ci do celi, możesz się tym bawić. Co jest? Jakiś nowy współlokator. Ja, dziękuję. Wszystko dla ciebie, Fajrot, dziubdziusiu, potem się ożenimy. Co? Nie, udam, że tego nie słyszałem. Ja, zabawa. Ej, ty, może dasz mi też trochę pojeździć? Nie, albo dobra, nie wiem, możesz z tyłu. Au, czemu? Oddawaj motor, to moje. Nie, ale to dla mnie prezent był. O, masz problem. Au, jeszcze znowu. Pa. Nie bij. Dostaję ciągle. Uwaga, mój ulubiony etap. Wrzucaję do kibla. Jeszcze do kibla trafiłem. O, ale mnie sprałeś, gościu. Dostaniesz. Dobra. O nie, mój Fajrot dziubdziuś. Co ty narobiłeś, mój Fajrotowi?
trafiasz do najgorszego więzienia. Amasia. Jezu, proszę pani, już stop. Wystarczy no. Czemu pani tak się wkurzyła? Nie wolno bić nikogo, a szczególnie Fajru Cisia. Biorę go do rąk i on trafia do najgorszego więzienia. Do widzenia, Fajru Dzióbku. Co tu się odwaliło? Dobra, skoro w sumie to pani jest taka dla mnie miła, to pewnie mogę sobie wyjść i pójść na ja, ale epic. Dobra, to jest epickie. I siup! Aj! O Jezu, łóżka nam zablokowali. Halo, halo, dzień dobry, miłego dnia, dzień dobry. Fajrout, przygotować ci sen? Jaki sen? Co jest? Areszcie nie przygotuje pani? Nie, usiądź sobie. O, ale wygodne, Jezu, co to jest? Czy to jest... ale dobrze. Teraz masz tej kwiatuszki, najlepszy zapach na świecie. I ona bardzo chciała być z takim Fajroutem. I ogólnie to coś tam. Jezu, ale dobry sen. Ale co z nimi, proszę pani? Oni siedzą w kącie. Dobra, wiesz co? Przyniosę wam dobre warunki, jak tak bardzo chcecie. Proszę, macie kotka. I to jest kotek dla Fajrouta, na którego możecie popatrzeć i będzie wam miło. Nie o takie warunki mi chodziło. Ale w sumie słodki kotek. Dobra, to ja pójdę już spać. O, więźniowie, pracujemy. O, w ten sposób, dokładnie, odrabiacie prace robocze. O, moje ręce już padają. Let's go. Sprzątamy dwór. Ej, a ty, Fajrout, nie musisz sprzątać. No dobra, dzięki. Ej, to jest nie fair. Idźcie teraz do fryzjera. Wszyscy idziecie na łyso, oprócz Fajroucika. O, jak to na łyso, ale wam współczuję. Ej, no ja nie chcę na łyso, ja mam taki piękny fryz. Cyk, pierwszy i drugi obcięty. Jakie jajo. Jajo głowa. Zobaczymy, jak ty się ostrzyżesz, nubku. Dobrze, proszę go ostrzyć na najlepszą fryzurkę. A co to jest? Czemu mi włosy wystają z czapki? Aha, wyglądasz jak Sonic. Już wolę być łysy, naprawdę. Ale słodziak, naprawdę. O Jezu, naprawdę. Po tym dniu to już nie wiem, co się może stać gorszego. Fajrout, właśnie miałam ci coś powiedzieć. Jutro chciałabym, żebyś mi się oświadczył, bo inaczej zostaniesz wkopany do najgorszego więzienia na świecie. Co? Co? Jak to oświadczył? Nie, czekaj, co? Ty się żartujesz. No normalnie będziemy mężem i żoną. Nie. Tak, do widzenia, przygotuj się do jutra. Nie. Co? Jak to? Dobra, to już się zrobiło zbyt grube. Muszę jakoś wymyślić ucieczkę. Dobra, jest noc, teraz czas ukraść tylko... Jezu, czemu ona tu śpi? Okej, pójdę tutaj, o, mam pistolet, to będzie idealne na ślub. Chciałbym wszystkich powitać na ślubie Fajrouta i policjantki. Kazali nam tu przyjść. Fajny ślub, jestem przypięty do kajdan, jak ja niby ci dać pierścionek czy coś? Czy ty wyjdziesz za niego, policjantko? Tak, wyjdę. Uważaj za mną, Fajrout, czy ty wyjdziesz za nią? No dawaj, wyjdź już, bo chcemy iść do celi. Nie wiem. Jak to nie wiesz? Czemu nie? Przepraszam, ziemia wszyscy. Mam pistolet, nie wyjdę za ciebie. Dobra, uciekam, szybko. Nie pozwolę na to, żeby jakaś pani mi kazała wyjść za siebie. O, dobra. O, nigdy nikogo nie okradnę, to jest najgorsze na świecie. O, to jest. O, udało mi się uciec, ale miałem farta. 100% bezpieczne. O nie. Fajrout, teraz za to zapłacisz! Ziemia, idziesz do najgorszego więzienia! O, jak, kto to jedzie? Ej, co, ona podjeżdża pod szkołę? Co, ona będzie do tej szkoły chodzić? Ej, dziękuję za podwózkę, masz tu napiwek, haha. Ja, ale ona ma fajnie, różowe Lambo. Spytam się jej, czy mi da dolara. Halo, przepraszam panią, mogę dolara? Halo. Nowi przyjaciele, idę się przywitać, hej przyjaciele! A, jak on śmierdzi, odejdźcie od niego! Ej, ale... Przyjaciele, ja śmierdzę? Chyba nie, dobra, idę do klasy. Czekaj, co tak tu śmierdzi? Nic. Uczniowie, prosimy was o przywitanie nowej uczennicy, Merlin Marlen. Wow, Merlin Marlen, ja ją znam. Ej, to jest ta sławna piosenkarka i youtuberka. Ej, mogę zdjęcie? Czemu ona jest w waszej szkole? Ja jestem w waszej szkole, bo chcę się tu uczyć. Prosimy bardzo, nauczę panią oczywiście, tylko o najpierw zdjęcie poproszę. O, ja nie wierzę, że ona jest w naszej klasie. O, trochę przypakuję, żebym się jej spodobał. Merli, mam pytanie, mogę z tą zdjęcie? Nie możesz, ja nie chcę, ja chcę coś do jedzenia. Właśnie, ja też chcę coś do jedzenia. Proszę pani, co dostanę na jedzenia? Dzieci, dzisiaj papka z papką. Papka z papką, już wolę jedzenie ze szczura. Dobrze, że ja mam jedzenie swoje, ile jedzenia, nikomu nic nie dam, bo jestem sławna. Ja, Marlin ma takie fajne rzeczy, dobra, to ja poproszę tą papkę. Proszę bardzo! Dziękuję bardzo! O fuj, to jest kula mięsna. Ej, ty, chłopcze, jak ty śmiesz siedzieć przy moim stołku? To nie jest twój stołek. W sumie?
W sumie to spoko, możesz tu siedzieć. Lubię cię. Yo! No tak, ale reszta nie, bo inaczej mój ochroniarz przyjdzie. Halo, halo, witam moich TikTokersów. Zobaczcie, to jest biedne dziecko, któremu teraz dam jedzenie. Co? O mnie mówisz? Tak, tak, patrz, jedz to, jedz to. Serio mogę to... ale pyszne! O, dziękuję ci! Właśnie nakarmiłam bezdomnego człowieka. O, no tak, w sumie jestem bezdomny. W sumie to mi się nawet podobasz. Chcesz ze mną iść na zakupy? Tak, pewnie, mogę. Witajcie widzowie, jesteśmy właśnie w bardzo drogim sklepie i kupię teraz bezdomnemu rzeczy. Mi? Jo, ale jest fajnie być, naprawdę, taką koleżankę mieć. Dobra, weź co chcesz. O, dobra, dobra, to sobie wezmę. O, ale fajne rzeczy. Koleżanko, naprawdę, thank you. Prawdę, wyglądam dosyć stylowo. No, dobrze, wszystko się nagrało. Miliony lajków na razie. Droga klasy, się Merlin, wasza uczennica ma urodzin, dlatego co jej jest, urodziny. Ale jej kupiłem fajny prezent. Kulę mięsną i wiadro. No dobra, ja ci przyniosłam torbę. A, to nawet nie jest markowe, to nie jest Gucci. Idź stąd, idź, już. Ja ci przyniosłem kartę do Flipika na 20 zł. 20 zł, ja tego nie chcę nawet. Idź stąd, idź, no. A ja ci przyniosłem gitarę. O, nawet fajne, ale no dobra, dzięki. Uja, ona odrzuciła takie fajne prezenty, mam nadzieję, że ode mnie przyjmie. Uja, ona odrzuca burgera. Nie chcę, iść, no. Kanterki, idź stąd, co ty do mnie? No, a ty jakieś kwiaty, spadowa. Oj, fajrocik, co mi przyniosłeś? Ja przyniosłem wiadro i kulę mięsną. Ale do czego to? To jest do tego, żeby patrz, rzucać do kulę mięsną do wiadra, tak się nauczyłem u szczura. Simon, fajny prezent? Naprawdę tutaj, przecież ona cię pobije chyba. Nie pobije mnie chyba. Fajro, to było przepiękne, dziękuję ci, najlepszy prezent. O, kocham cię, Fajro, naprawdę. Jo, udało się, Czemu mam różowy plecak? Dobra, wziąłem najpyszniejszego hot doga, jaki i był. Ale cię schrupię, naprawdę. Nie jedz mnie, proszę. Czy to mówi? Dobra, nie, zjem to i tak, nie patrz na to. Merlin, co to jest? Tak, to jest piesek, Fajro, chcesz dołożyć do ekipy? Co? Do ekipy? Jakiej ekipy? Simon jest w niej i poczciwy mózg. Poczciwy mózg? Gdzie jest poczciwy mózg? O, siema poczciwy mózg. Dobra, to ja to zaczynam nagrywać. Dzisiaj przyjęliśmy do ekipy bezdomnego. Witamy, witamy. Dzień dobry, jakiego bezdomnego? No bezdomnego, czekaj, będzie dużo lajków. Zostawcie lajka, jeśli chcecie $1 dla bezdomnego. Dobra, nasza limuzyna podjeżdża. Czemu ten hotdog w ogóle mówi? Dobra, wyrzućcie go do śmieci, nie wiem co to jest. O, limuzyna, o ja. Dobra, podwożę was na koncert, jesteście gotowi? Co, jaki koncert będziemy śpiewać, Simon? No oczywiście, że to jest nasz trójkoncert. Stresuje się, tyle osób przyszło na nasz koncert. Co, my będziemy tu śpiewać? Dobra, wszyscy gotowi? Będziemy milionerami z tego koncertu, lecimy! O ja, dobra. 3, 2, 1. Ej, kiedyś mieliśmy dużo siana. Ej, teraz mamy mało siana. Ej, Simon, czy coś czujesz? To nie jest przypadkiem twoja czas na rapy? Kiedyś my wszyscy zbieraliśmy siano. Dzisiaj mam bardzo dużo siana. Nie takiego, jakim myślicie, tylko w kanapce. Oooo! Do mnie robię skok! Wow, yeah! Dobra, nie wiem dlaczego, ale Merlin kazała mi tu postać. I po prostu postać, co ona tam robi? Widzowie, za chwilę powiem mu, że on jest moim wybrankiem i będziemy razem do końca życia. Halo, przepraszam, nie mogę wytrzymać obietnicy. Halo, miałeś nie wychodzić, to zepsujesz tam odcinek. Dobra, widzowie, powiem mu to teraz. Będziemy mężem i żoną. Co? Jak to mężem i żoną? Nie, ja się nawet nie znam. Ale, gościu, to dla wyświetleń. Nie, ale nie wszystko się robi dla wyświetleń. Filmiki nagrywa się tylko dla widzów. Ale cicho bądź, idziemy, szybko. Co? Czemu idziemy? Nie, proszę, co się tu dzieje? Czemu to jest... Simon, czemu ty jesteś księdzem? Wiesz co, to tylko do TikToka, Fajrod, ale dobra, przychodźmy, czy zostaniesz mężem i żoną Warley, Wany, coś tam? Co? Tak, zostanę! Dobrze, Fajrod, a więc teraz, czy ty chcesz się pocałować? Nie, ja nie chcę! Nie masz wyboru, całuj się! Nie, proszę! No weź szybciej, dobra, podchodzimy do siebie. Nie wiem, czy chcę. No chodź! Oficjalnie jesteś mężem i żoną. Co to miał być? Dobra, rób cięcie. Haha, jesteśmy mężem i żoną, dla wyświetleń. Nie było, miało sensu. Co się stało z nią przez tą sławę? Dobra, Fajro, teraz masz się napakować, bo musimy fajne zdjęcia zrobić z wakacji. Nie, ale ja nigdy nie pakowałem w życiu, no. Pakuj. A, moje ręce, one mi się niszczą.
To jest rośnięcie mięśni, gościu. Dobra, jeszcze raz. O, 300 kilo. O ja, to jest niemożliwe. Dziecko, 300 kilo. Co jest z moim ciałem? What? Marilyn Monroe, czemu ja tak wyglądam? Ale fajnie wyglądasz. Ale jestem pokerem teraz, ej. Ej ty, złaź mi z ławki. A masz. Dobra, Fireout, teraz trzeba zgarnąć followersy. Idziemy ukraść bank. Co? Jak to ukraść bank? Co to jest? No, chcę złamać prawo, żeby dostać dużo lajków. Czekaj, nagram to. Ty idź rabować. No nie, ja nie będę rabować dla jakichś lajków, no. To jest bez sensu. Dobra, to sama to zrobię. Nie. Jezu, my rabujemy bank dla lajków. Kto to w ogóle nagrywa? Co z kamer będziesz wzięła nagranie? Dobra, Fireout, wybuż to. Yes, udało się. Bierzemy kasę, Fireout. O nie, co ty robisz, psychofaneczko? Halo, policja, zatrzymać się. Nie, jeszcze nas złapali, psychofanka. No co, przynajmniej będzie dużo lajków. Widzisz, co narobiłaś, jesteśmy w więzieniu. Ty robisz jakieś dziwne rzeczy tylko dla wyświetleń, no. Fireout, zobacz, jakie wyświetlenia będziemy robić. Nagramy tutaj live'a. Nie rób tu live'a. O, siemka, nie rób tu live'a, no. Dobra, chodź wtedy, uciekniemy z więzienia. O, jak fajnie. Dobra, nie nagrywaj tego wszystkiego, hop. Patrzcie, uciekamy teraz z więzienia. Nagrywaj tego, no. Fireout, jesteśmy wolni, jesteśmy mega sławni. Wiesz, ile to nam dało lajków? Mnie to nie obchodzi, wiesz co? Ja w ogóle z tobą nie chcę być w ekipie, nie chcę być z tobą w ogóle. Jak to? Nie, proszę, nie. Bracio! Aha, co się dzieje? Czemu to jest psychofanka? Dostaw mojego Fireouta, ja jestem z nim. Ale jak to? Co, one mają takie same głosy, co tu się dzieje? Czy one walczą ze sobą, co jest? 2-1, co tu się odwala? Jezu, jeszcze ten piesek atakuje, co tu się odwala? Widzowie, jestem mega biedny i mam kanapkę z ołkiem. Ej ty, przesuń się. Au, czemu mnie uderzyłeś, mordeczko? Idzie psychofanka, najbogatsza dziewczyna świata. O, mój czerwony dywan jest już gotowy. Wow, i proszę, z tym twoim fanem mogę zdjęcie, proszę. Nie mam czasu, idę do szkoły, la 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 la. O mój Boże, ona jest jakaś chyba mega bogata, jestem mega biedny. Dobra, idę zjeść moją kanapkę ze szczurem w innym miejscu, czyli tutaj. O, nam. Halo, przygotować mi jedzenie. Dobrze, rozłożony jest już obrus. Zaraz, ona dostała taki obrus, a ja dostałem taki. Co to jest? Ja tego nie chcę. Te pizzy są dla pani. Jakby coś jeszcze przyjść, to proszę mówić. Dziękuję. Ja mam do zjedzenia kanapkę ze szczurem. Zazdroszczę jej. Chyba umieram. Ej, ty, zaraz, ale on jest ładny. Oh my god. Hej, chciałabym się podzielić z tobą pizzą, wiesz? Pizza? Dobra! Pizza. Ej, serio, to jest mega miłe. No, ja pierwszy raz jem kawałek pizzy. Jestem taki biedny, że nigdy nie miałem tego w ustach. Uwaga. O mój Boże, to jest przepyszne! Mamo! O Jezu, nic ci się nie stało, Fireouciku? Dobra, muszę zerknąć do mojej szafki. Nie, nic się nie stało. Dziękuję za ten kawałek pizzy, bo to jest po prostu ambrozja. Zaraz, co ona ma na szafce? Czy to jest kocham Fireouta? To na pewno jest zbieg okoliczności, ponieważ ona to musiała napisać dla beczki. Zaraz, czy to jest moje zdjęcie? Z Reala jeszcze? Ej, zaraz, to jest mega sus, czy ona to pocałowała? Ej, ty, nie patrz się tak na nią. Ja jestem ładniejszy od ciebie, do niej podejdę i zagadam. Nawet nie miałem takiego zamiaru, co ty gadasz? Otóż patrz na mnie. Hej, mała. Ochrona, zabierzcie go stąd. Już, bierzemy go. Co tu się właśnie stało? Czy ona ma z prywatną ochronę, która odgania ludzi od niej? Tu musi być mega level sławy. Ale dobra, to jest sus z tą szafką, ale ja sobie stąd idę. Ale dobra, jeszcze jestem ciekawy, co ona robi. Na razie nic. Ej, dobra, nikt nie wie o moim sekretnym pokoju. Haha, i to jest piękne miejsce, gdzie mogę podziwiać mojego przyszłego męża. Zaraz, co? Czy ona ma sekretny pokój obok szafki? Ej, dobra, muszę ominąć jej ochroniarza i tam się dostać, co nie? Więc teraz, bim. Co ty robisz? Nie bijcie, panowie. Dobra, schodzę tutaj, bim. Co to jest? Ona się ze mną żeni. Co to są za miejsca? Czemu ty o tym wiesz? Uciekam stąd! Nie, zostawcie mnie! Ja się nie z nikim nie żenię! Zemdlałem. Okej, Zewie, odbieram mój rower z rowerowni, pyk. Okej, więc wyjeżdżamy, bim. Zaraz, psychofanka? Dobra.
Dobra, czas pójść do mojej limuzyny. Ochroniarze, czy jesteście gotowi mnie eskortować? Uwaga, wszyscy na miejsca. Ej, co? Jest ona ma jakieś trzech ochroniarzy, którzy za nią jeżdżą. Zazdro. Dobra, ja jadę do domu. Na. Ej, zaraz, zapomniałabym o jednym. Zapomniałam mu powiedzieć, że go kocham. Ochrona, gonić go! Zaraz, czemu oni za mną jadą? Co jest? Ej, co jest? Trzech ochroniarzy mnie goni. Halo! O nie, dobra, widzowie, trzeba skręcić. Co jest? Czy ona na mnie nasłała ochroniarzy? Czemu? Co ja zrobiłem? Dobra, pyk. O, dobra, tu. O, zamykamy dom, szybko. Pyk. O, dobra, stoją przed moimi drzwiami. Co wy robicie? Czego wy ode mnie chcecie? Oh my god, to jest najdziwniejszy dzień w moim całym życiu. Ale dobra, idę spać i dobranoc, widzowie. Następnego dnia. Okej, widzowie, teraz minęło trochę czasu, bo się przespałem i zobaczcie, jest jej najlepsza impreza w Brookhaven. To jest mega bogata impreza i ja spróbuję się tam dostać. Na. Ej ty, weź, ty gościu śmierdzisz, nie masz prawa wyjść tutaj. O, a tak bardzo czekałem na tę imprezę, żeby sobie potańczyć. No ale dobra. Czasami w życiu jest smutno. Ej, zaraz, czy to ty, Fire Road? Dobra, wpuścić go. Co ty zrobiłeś? Zadzwonię do taty, wywalą cię z tej pracy. Przepraszam, dobra, wpuszczę go. Zaraz, co? Ty mnie wziąłeś jeszcze na barana? Co tu się dzieje, widzowie? Ona mnie wpuściła, let's go. Ona jest tak bogata, że ma po prostu ludzi, co ją noszą na barana. Uhu, ale impra! Na. O Jezu, muszę do niego zagadać. Na. Taniec sobie na imprezie, ojeje. Ej, ty, cześć. Cześć? Pocałuj mnie już, mam na tobie crusha. Co to znaczy crush? Chodź tu, pocałuj mnie. Co jest? Jestem twoją psychofanką, kocham cię, oglądam cię na YouTubie. Zaraz, nie, ja nie, zostaw mnie. Ej, co jest, kim ona jest? No przecież ona mi ciągle goni. Dobra, uciekam. No to nie masz wyjścia, maleńki. Zaraz, co to ma być? Zabierz go do mojego domu, jedziemy tam, wycałuję go. Nie, ja się nie zgadzam. Halo, policja! Policja, proszę! Podjedźcie po mnie, przyjaciele. O, jadą! Już, czy ty go porywasz? Właściwie to tak. No to już, rączki do góry. Chwila, panowie, mam coś dla was, proszę spojrzeć na mnie. Pieniądze, ile pieniędzy! O mój Boże, dobra, odjeżdżamy stąd, bierzemy kaski, odjeżdżamy, wiemy o co chodzi. No, odjeżdżajcie już! Co tu się właśnie stało? Czy ona przekupiła policję? Jak ona jest bogata? Ona może robić wszystko. To nie fajne. Bo w życiu nie liczą się pieniądze, tylko szczęście. O nie, chyba jesteśmy przy jej domu. Co tu się odwala? Wysiadaj, Fajrocieku. Ja jestem ciekaw, co ty chcesz mi zrobić, bo ja się boję. Nie bój się, chodź, zmienimy ci ubrania, więc uwaga. Wow, ale ja wyglądam. Nigdy nie miałem takich rzeczy. Dzięki. Jeszcze złoty plecak, żeby mój tata cię zobaczył z plecakiem i cię polubił. Zaraz, twój tatuś? Czemu jakiś tatuś? O co chodzi? No, jesteś moim chłopakiem, więc musisz zobaczyć mojego tatę. Nie? pomocy! Ona jest jakaś nienormalna. O nie, ochrona znowu. Nie ma tak łatwo, chłopcze. O nie, będę musiał poznać jej tatę. To będzie creepy. Okej, Fajrut, zaraz się pocałujemy, ale teraz zrób dobre wrażenie na moich rodzicach, bo oni są mega bogaci. O mój Boże, ja się boję, oni są jakieś pewnie milionerami, albo miliardami, albo tryliardami, albo biliardami, bulionami? Cicho, idź i tam powiedz, że jesteś bardzo bogaty. No dobra. Na. Dzień dobry. Ciasto, ja nigdy nie miałem ciasta. Zaraz, nie miałeś ciasta? Bo ja byłem z... Cicho! Ja byłem z bogatej rodziny i my nie jedliśmy ciast, tylko homary na obiadek, co nie? No dobrze, mamy homara, proszę. Ale to ochydnie śmierdzi. No dobrze, dziękuję, zjem sobie. A właśnie, nie przedstawiłeś nas do swoich rodziców, więc zaprosz swojego tatę teraz, dobra? Teraz? Pewnie jest tak bogaty jak ja, inaczej bym był mega wkurzony, że moja szczurka jest biedakiem. No dobra, zadzwonię. Halo, tata, przyjdź tutaj szybko, dobra? Masz moją lokalizację? Już jestem, synek! Jestem, synek, wjeżdżam! Ale dzisiaj było fajnie, o Jezu. O nie, mój tata tu jest, on zrobi nam siarę. Cześć, tata. Cześć, synunku. O, ale się dziwnie czuję. Pizza? Kurde, nie widziałem pizzy od 10 lat. Zaraz, czemu ten gościu jest taki biedny? Czy ty jest z biednej rodziny? Ochrona, zabrać tego dzieciaka. Nie, tato, nie możesz tego zrobić. Zaraz, co? O nie, on ma pistolet. A, Geronimo, i tak cię nie lubiłem, psychofanko. Uciekłem od psychofanki. Nawet nie musiałem próbować, bo
mnie tata mi wyrzucił. A, on we mnie strzela! Dzień później. Okej, widzowie, więc wróciłem do normalnego życia. Żebranie, proszę, dajcie mi dolarka, mam kwiaty. Zaraz. Hej, mały, dam ci. O, dam ci. O plucie! Au, nie! On mnie pobił miotłą, Ohio! Zostaw mi mordeczko, proszę, nie. O, co tu się dzieje? Ale nie traćmy wiary, czekamy na więcej osób, wow! Zaraz, czy to jest to, o kim myślę? Nie, to jest psychofanka, zostaw mnie! Ale Fajrocik, ja ci chcę dać tutaj pieniążki! O, ile? Ile to jest kasy? Jo, to są miliony! Ja dostałem milion dolców! I jeszcze Fajrocik, masz kluczyki do mojego Lambo Babagini! Kluczyki do Lambo Babagini, wow! Let's go, dziękuję pani psychofanko, ale zaraz, na pewno coś chcesz. No tak, weźmy ślub. Zaraz, czy ksiądz gra na DJ-ce? Nie, uciekam na piechotę. Nigdy mi się z tobą nie poślubię, psychofanko. Okej, w takim razie dzwonię po wojsko. Tato, ogarnij mi wojsko na Fajrota i wszystkich na niego. Wojsko, raz, wsiadamy, do czołgów. Eliminacja Fajrota rozpoczęta. Dobra widzowie, ja idę do mojego domku i z twoim tatą po prostu obejrzymy sobie mecz Polski w Euro. Zaraz. Wojsko? Czemu? Zamykam i będę bezpieczny, dobra? Chyba się nie wydaje się, że będziesz bezpieczny od czołgu. Wysadzimy ten dom. Nakierować działka. Zaraz, czemu przed moim domem jest wielka lufa czołgu? Czemu ona celuje we mnie? Strzelamy, jeśli nie wyjdziesz. 5, 4. Nie wyjdę, wow. Znaczy co, wow, nie wow. Dobra, w takim razie strzelamy. O, co tu się dzieje, widzowie? Nie! Mój cały dom się zatopił, ktoś walnął w kanalizację! O nie, jeszcze przypali! Dobra, mam plan. Ucieknę tędy. Duszę się jednak, dobra, to jednak ucieknę tędy. Macie mnie. Dobra, już wsiadasz do statku i bierzemy cię na jacht psychofanki. Zaraz, jacht psychofanki? O nie, widzowie, on mnie wiezie na jacht psychofanki. Ja tam nie chcę być. Zaraz, czy ona robi ślub? O nie, ona robi ślub, ale ma jakieś tam. Co to jest? O nie, dzień dobry, pani psychofanki. Fanko. W końcu przyszedłeś, teraz czas na nasz pierwszy pocałunek na pięknym morzu. Nie dziękuję bardzo, ponieważ nie zrobię tego. No to wojskowy, przyłóż mu do głowy. Wojskowy? O nie, chyba muszę ją pocałować, inaczej dostanę kulkę w głowę. No to już, całuj. Teraz, czy tam jest rekin? Co jakby na niego wskoczył i odpłynął? Dobra, zrobimy tak, o. No już, całuj, bo inaczej kulka. Nigdy! On we mnie strzela, dobra, szybko, na rekina! I płyniemy, wow! Siedzę se w rekinie, on mnie chyba zjadł, ale i tak on mnie gdzieś przypłynie i wtedy my wyjdziemy i uciekniemy, let's go! Dawaj, najsowo! Dzięki rekinku, kocham cię! Kwiaty dla ciebie, o! A, tego jest za wiele, on mi ciągle ucieka, mam tego dosyć, złapię go tym odrzutowcem! No, beautiful day, it's a beautiful day, Od kiedy wojsko lata samolotami tak po prostu? Zaraz, czemu ten samolot się do mnie zbliża? To na pewno jest jakiś test po prostu wojskowy, co nie? Czemu on to jedzie szybciej? Fajrocik, to ja, chodź tutaj! Nie, no znowu ona! Zostaw mnie! O nie! Wsiadaj do mnie, chodź na całuska! Nie, zostaw mnie, bo inaczej będę musiał cię posiadkować! Okej, w takim razie przygiąłeś! O, dostałem! Masz, siadkuję cię! Obydwoje chyba umarliśmy. Policja, widać bronię macie. Już, wsiadać do auta, jesteście zatrzymani. Zatrzymani? Już, właśnie do więzienia. Ale ja jestem bogata, mój tatuś mnie wyciągnie. Nie obchodzi mnie to. A ja jestem biedny i mój tatuś jedyne co to da 2 złote? Już, wsiadać i nie gadać. Proszę, weź tutaj 10 tysięcy i zrób lepszą celę dla mnie. A więc to jest twoja cela, psychofanko. Ona jest bardzo piękna, oczywiście zapłaciłaś mi, więc jest super. Masz tableta, iPhone'a, no i laptopa, no i jeszcze tutaj ciuszki, no i w ogóle wszystko, tu przyciski od YouTube'a, a to jest biedna, czyli Fajrota. A, czyli ja mam po prostu kupę w wieśkach, bo już go nazwałem, bo to jest mój jedyny przyjaciel w tym więzieniu. I jeszcze mopa? Jacie. No dobra, ona ma lepiej, co nie? Ej, ty. Jeszcze mam jakiegoś gościa w celi. Hej, Fajrociku,
dasz mi całuska, to dam ci tutaj mieszkać. Nigdy, never ever. No to skoro nie chcesz, to po prostu będzie siłą. Jak to? Czy ona mu płaci? Dobra, pobij go potem, żeby mnie pocałował. Jasne, jasne, za tyle kas okej. A, nie, nie, nie. Jak ty wykorzystasz kasę w więzieniu, gościu? Ty nie masz mózgu, bo przecież kasy się nie wykorzysta w więzieniu. Dobra, widzę, mam plan, mam plan. Mam nóż. Niach, okej. Jezu, wpadł tutaj, okej. Panie i panowie, chodźcie na zdjęcia. Oje, pokonałem tego złego gościa, więc mogę iść na zdjęcie. Kałasznikow? Oh my god, jak ja sobie to dostał, to by było przerąbane. Dobra, ustawcie się. Jasne, jasne. Pyk. Dobra, dostawiamy się tutaj, bam. I zobaczmy, jakie zdjęcie wyjdzie. Ale ty jesteś biedny, więc twoje zdjęcie będzie biedne. Ej, co jest? Kto wypuścił? O, te pierdy. Dobra, zdjęcie. Aha, wyszło tak biednie, bro. Teraz ci pokażę, jak się robi zdjęcia w Ironciku. Aha, ona jest w sukni? Czemu ona jest w sukni? Ja musiałem być w tym stroju. Łe. No, bo ona jest bogata. Aha, ona wyszła tak super, bo mam pieniądze i wszystko, bra. Dobra, wiecie co? Ja idę pod prysznic. Okej, na. O fu, ta woda śmierci. Widzowie, ta woda chyba nie jest zbyt zdrowa, bo czemu jestem zielony? Czy to normalne? psychofanka? Hej, Fajrąciku, chcesz dostać fajną kąpiel, to musisz mnie pocałować. No, thank you. A, wracał do celi. Normalne życie, powrót. Widzowie, znalazłem ukryte lody w tym toalecie. Nom. Dobre. Fajrucik, wezwałam policję na ciebie. Czekaj, co? Już za mną, raz, albo zastrzelę. Dobra, nie strzelaj. On nas serio strzelił. Dobra. Co to za miejsce? Czemu są kibelki? To jest nasz więzienny ślub, więc teraz pocałuj mnie, albo on cię zastrzeli. O nie, widzowie, chyba już nie mam wyjścia. Trzeba to zrobić. Czy to będzie pierwszy raz w całej serii, kiedy pocałujemy się z psychofanką? Nie, proszę, tylko nie to. O nie, to chyba do tego dochodzi. Sprzeciw! Simon! A, co to ma być? A, Simon, wszystko okej? Okay? Ja, psychofanko, twój książę z bajki. Simon, ale ja ciebie nie chcę, ja chcę Fajrucika. O nie, Simon, dzięki za ratunek, wsiadaj mi na ręce, uciekamy. A, nie mogę stąd wyciec. A, dobra, tędy. O nie, ona ma pistolet, co jest? A, do policyjnego woza? Pyk. I uciekamy, nara. Let's go. Uciekliśmy jej, Simon. Rozmowa o pracę, umiem jeść makaron nosem, to jest na pewno bardzo przydatne. Ej, ja mam nos? Dobra, jeszcze pójdę. Ej, tu Simon pracuje. Ej, mogę burgera, Simon? Kupolet, Fajrut, burgerka byś chciał może? Proszę bardzo, burgerka. Dzięki za burgerka. Ale nie, ja nie chcę, bo boję tej nowej szefowej. Co? Jakiej szefowej? Tu w tej pracy? No, bo ja będę tu pracować. Nie, ale jak ty przecież ubrana? On cię wyzywa przecież. Nie no, stary, nie ma co się martwić, idę. O Jezu, dobra, w sumie trochę się stresuję. To jest ona? Ona w ogóle nie widzi mnie, trochę jest w transie. Widzę cię. Ta pani się we mnie zakocha. Dobrze, dzień dobry, proszę pani. Ja przyszedłem na rozmowę o pracę. No dobrze, pierwsze pytanie. Z czego chcesz tu pracować? Lubię siłownię, kino, wszystko w ogóle. No spoko, bardzo fajnie. A jeszcze może coś? A, umiem śpiewać. A, nie umiem. Nie no, pięknie śpiewasz, dobrze, przyjmujemy cię. Co? Jak to przyjmujecie? Wyżywię rodzinę i będę mógł stworzyć nowy dom? Yeah! Simon, dostałem to! Ale jak ty tu przyszedłem, przecież to było niemożliwe, do robienia burgerów trzeba być... Powiedziałem, że umiem śpiewać i tyle. To czemu ją skłamałeś? O, dobra, jak on sobie radzi. Ej, Simon, co to są za ohydne burgery? Czemu ten ogórek jest przestawiony? Ale pani szefo, przecież burgery się dobrze robią. Burgery? Miały być burgery, nie burgery. Temperatura 10 tysięcy tylko. Dobra, masz tam iść do frytkownicy, a masz. Ale jak ty do frytkownicy? Przecież to frytki się radzą do frytki. Dobra, mam nadzieję, że się czegoś nauczysz. O nie, zobacz mnie, możemy zobaczyć. Dobra, Simon, ale ona była dla ciebie niemiła. Ona tak zawsze? No tak zawsze, jest jak coś tylko źle robisz. A, dziwne, dla mnie taka nie była. Dobra, jestem sobie na przerwie od pracy. O, mamusia mi spakowała kanapkę ze szczurem. O, kawałek kanapki, dobry. O nie, ktoś podjeżdża. Ja znam te osoby, znam je. O, to jest ten chyba z internetu albo coś takiego? Film dla dwóch osób, ten horrorowy. Dobrze, macie powyżej 10 lat? No, raczej, nie znasz nas? Znam, pewnie. Dobrze, co byście chcieli? Popcorn i wszystkie jedzenia stąd. Już podaję, dobrze. O Jezu, wysypałem troszeczkę. No nie, jestem taki słaby. Dobra, podaję popcorn, cyk, proszę tutaj dla pani jeszcze. Czy paczuszkę na czosów, proszę, to też dla pana. A teraz chcielibyśmy za darmo tu wejść, przez to, że zrobimy sobie tu zdjęcie. Ale ja tak nie mogę, to moja szefowa mi zabrania. Pan musi nam to zrobić, albo my tu nie przyjdziemy. Nie, no nie. No dobra, zapłacimy już.
już, dobra, podaj przynajmniej ten popcorn jeszcze. Dobra, podaj. A, o nie, wywróciłem się z popcornem, cały się wysypał. Ślama zaraz, mężu, nie wiem, czy ja chcę tu w ogóle być. Przepraszam. W zamian dostajecie kolę ode mnie, za darmo. A, o Jezu, wylała mi się, o nie, jaka ślama zaraz ze mnie, przepraszam. Tu pan narobił, oblarpał nasze ubrania, to jest okropne. Co jest zwolnione, nie. Halo, co tu się dzieje? Spokojnie, damy wam za darmo wejście i dodatkowe bonusy. Możecie wchodzić. Dziękujemy, dobrze, wybaczymy państwu. Zostanę wylany albo wrzucony do frytkownicy. O, Fajrut, nic się nie stało, to twój pierwszy dzień, spokojnie. Co? Serio? Dziękuję, proszę pani. Proszę, masz Doritosy, moje, za mój kosz. Simon, wiesz co? Się wydarzyło? Zniszczyłem rury w toalecie, przez przypadek, no! Nie chciałem uderzyć. Jak rury w toalecie? Przecież ona cię teraz pobije! O nie, ona mnie wrzuci z pracy, no tak. Dobra, może pójdę, nie wiem, posprząta... O, posprzątał siłownię, może wtedy się nie wkurzy. O, dobra. Dzień dobry, proszę pana, chciałem posprzątać panu hantelek. Ale proszę pana, ja ćwiczę! Ale ja tutaj tylko was sprzątam, tak odkurzacze przyjadę, dobrze. A, co pan robi? Zaraz się wywalę! Tutaj mopem tylko przyjadę, tak wie pan. A, co jest? Pomocy! Przepraszam! Zmoczyłeś mi gacie! Wszystko! To ja już idę, przepraszam proszę pana! Nie! A, dostałem! A, masz! A, masz, no! Dostaję! Halo, co tu się dzieje? Mi pobrudził gacie! Fajro, czemu to zrobiłeś? Czemu toaleta jest rozwalona? Ach, przepraszam, możesz mi zwolnić. Ja go wezmę i wrzucę do frytkownicy! A, co jest? Co się dzieje, Simon? Simon, co ona zrobiła właśnie? Czeka, chcę burgera z niego zrobić! Nie wiem, dobra, nie wiem, chodźmy stąd. Fajruciku, pewnie ci to bolało. Proszę, to na twoje wszystko, proszę. No ja dziękuję, ale to moja wina była, bo ja mu... O, o Jezu, ile żarcia! Thank you, dziękuję, stary, naprawdę. Odwdzięczę ci się kiedyś. O, dobre. Ale serio, ona troszeczkę jest coraz dziwniejsza. Dobrze, Fajrout, jedz sobie. Na bolące kości. Czemu mi pani pocałowała? Co to jest? Jakby... proszę sobie odejść, naprawdę. Spokojnie. A nic, nic. Dobra, zjedz to. Nie będę się tu przyjmować. Dobra, już mi się nie chce jeść. O Jezu, Fajrout, co ona ci zrobiła? Coś pobiła już na ratunek przyszedł? Co ona... Nie, dała mi całusa. Co? Ona dała ci całusem? Że ona powinna cię pobić, nie? Aż muszę na rączki podnieść tu. Ona cię faworyzuje tutaj po prostu. Może? Ale dlaczego by miała mnie faworyzować? Proszę, to twoja wypłata, Fajrout. O, wypłata? Jest, w końcu! Ile dostaje? $1500. Wie pani, ile to jest dla mnie jedzenia? Wie pani, ile to jest... dziękuję! Wow, aż mi się zmienił outfit od razu! Idę pomóc mamie, idę zremontować dom! O nie, mama, czemu leżysz przed domem? Halo, mamo! Synku, karaluchy są w naszym domu, nie miałem jak wejść. A jak tam u ciebie? Spoko wszystko, mamo! Zgadnij co, zarobiłem $1500. Co? Czekaj. Jak to? I uwaga! Proszę, zupgrade'owałem na dom i teraz czekaj, mamo. Łap. O, mama! Ale kozak outfit. Synku, jak ty to zrobiłeś? A nasze auto ulepszysz? Uwaga! Jaki upgrade, ten normalnie jak z gier mobilnych. Ale kozak ma chatę. Mój nowy pokój. Ej, mamo. Czemu to łóżko jest lekko ruszone? Ktoś tu był? Tak, była ta szefowa. Spytać się, jaki lubisz kolor, ile masz lat. Dlaczego ona tu była? A nie wiem. Dobra, troszeczkę się boję. Ale dobra, mamo. Nieważne, czemu ona dotykała mojego łóżka? O, kolejny dzień w pra... co tu się dzieje? Witaj na przedstawieniu burgerów, oglądaj! O co tu chodzi? Czemu wszyscy tańczą? Opa, wszyscy do góry i tańczymy! Aha, uka, puka, o tak! Simon to wymyślił. A właśnie, Fajrout, możesz na minutę pójść do kuchni? Dobrze, do kuchni. O, ja dzisiaj jako kucharz będę, serio? Chodź, Fajrout, chodź, tędy. No, tam, dobra. Fajrout, zarezerwowałem dzisiaj salę kinową, żebyśmy mogli, wiesz, tam pójść ogólnie, wiesz, pracowniczo, taki ten wypad. O, czyli wypad pracowniczy, wszyscy przyjdą. Ty może tak, może tylko my. O, czyli wszyscy przyjdą, Simon, dzisiaj wypad pracowniczy do kina, Ach, dobra, cały dzień w pracy minął. Mogę, czemu tu konia, może wszyscy są na sali, no tak, to raczej logiczne, tak? Dobra, idę. Wszyscy poszli, cała ekipa. Przepraszam, gdzie są wszyscy? Fajrociku, jesteśmy tu tylko ty i ja, na romantycznym filmie. Co? Czekaj, co? Chodź tu, ja cię kocham! Nie widziałeś tego? Zostaw mnie! Zostaw mnie, o nie, goni mnie, czemu ona mnie goni? Do samochodu, jadę stąd, o nie, gdzie ja? Pomocy. Zemdlałem.
O Jezu, Fajrołcik, jestem tu z tobą, spokojnie, przyszłam. Wiem, że mnie kochasz, wiem. Tak, to jest mój chłopak, serio. Czy mogę pani go zostawić, tak? Tak, jak najbardziej, spokojnie, nic się nie stanie. Ej, on wstał, jak mu się to udało? Run, uciekam. Fajrołcik, wracaj, tu nie wolno ci wychodzić. Policjanci, zabierzcie ją, ona się na dół rozdęca. Nieprawda, jemu odbiło, zobaczcie na niego, no, dopiero wyszedł ze szpitala, ma jakiś udar mózgu. No dobrze, zawieziemy go pani do domu, bo widzę, że naprawdę jest dziwny. No nie, ja nie jestem. Fajrołciku, proszę, przygotowałem ci kurczaki, a teraz się pocałujmy i bądźmy razem. Nie, nie chcę być z tobą, a, rozumiesz? Dobra, pójdę po inną rzecz, skoro nie chcesz tego. Ale jesteś taki wybredny, tak się nie zasłowuje chłopak. Nie wiem co ona gada, ona myśli, że jesteśmy chłopakiem i dziewczyną. Dobra, czekaj, się pójdę tu. Przykład. O, dobra, tu się ukryję. Fajrołt, gdzie jesteś? Halo! Gdzie ty poszedłeś? Nie! Zniszczę kogoś, kto cię porwał. Ja już uciekłem od niej, przecież ona jest jakaś nienormalna. O, mogę teraz wyjść na spokojnie? Okej. Fajrołt, znalazłam cię, Jezu, masz to jedzonko. A nie chcę jedzenia od ciebie. No to się pocałujmy chociaż. Fuj, zostaw mnie. Ale jak to? Jak to? Co? No, ja nie chciałem być z tobą nigdy, w ogóle, przecież po prostu przyszedłem tam pracować. I za te wszystkie rzeczy? No Jezu, przepraszam, że cię... A, czemu mnie kopisz? A, byłem z tyłu karteczkę. A, masz! A, jeszcze dostałem, nie, pomocy. A, przepraszam. Ach, 7 dni minęło, w końcu mogę wrócić do pracy po tych wszystkich ulgach zdrowotnych. O, dzień dobry pani. Pracuj z Simonem. O Jezu, Simon, muszę robić z tą burgerem, ona już jest dla mnie niemiła, chyba wolałem wcześniej, wiesz? A, co ty robisz, Fajrołt? Źle! Czemu? A, moje nogi, Simon, nie! No, lepiej pracujcie, szybciej. Ach, wiesz co, Simon, chyba wolałem dawną, tamtą pracę. Dawce. Ale Fajrołt, jak ty burgery pieczesz? Sorry, nie umiem! Fajrołt będzie mój, rozumiesz to? Nie, ja go zabieram na dyskotekę, bo tak się umawialiśmy. Nie, ja zadecyduję. Niech jedna weźmie go na jeden dzień i druga na drugi. I on zadecyduje, kto pójdzie z nim na dyskotekę. Haha. O co tu chodzi właśnie? Nie było odpowiedniej ilości chłopaków, żeby iść na dyskotekę, więc zostałeś tam tylko ty. Aha, ale ja nawet tam nie chcę iść. Musisz, ja tam chcę się pokazać w moim stroju. Dobra, niech pierwsza idzie toksyczna. Ej, czekaj, jak ty mnie nazwałaś? Dobra, to gdzie mnie zabierasz na pierwsze spotkanie? Chciałem cię zabrać do gamerskiego roomu. Tutaj często sobie gramy, na przykład w Among Us. No i różne takie rzeczy, wiesz. Lubisz Among Us? Czy ty oszalałeś? Zabierać mnie w takie miejsce, ja nienawidzę grać. Nie lubię w ogóle gier. Ale wiesz, że jesteś w grze. Ej, nieważne. Czemu mnie kopiesz? Zostaw, bo karteczkę kopnij mnie. Czemu to robisz? Przecież to jest jakiś głupie, bully mi to przykleił. Mordo, weź. Teraz idziemy tam, gdzie ja chcę. Nienawidzę jej. Ej, kto to jest? Simonek! Siema, mordo! Siema, co tam u ciebie, mordeczko? Miałeś mutację, czy mi się wydaje? Dobra, whatever, Simon, pomóż mi się jej pozbyć, ona jest okropna. Z kim ty gadasz, Z panem sprzedawcą, tak. Wcale to nie jest mój kolega z przeszłości. Simon, błaga, pomóż mi jakoś. Spokojnie, Fajrołt, zaraz wrócę. Przepraszam panią. O, dobra, Simon, coś robi. Simon, Simon podjechał. Halo, dzień dobry, jest pani zatrzymana, ponieważ pani ukradła loda. Ja nie jestem, pan kłamie, a masz, to jest podrób. Nie, Simon, jest ona bije policjanta, teraz jakaś chora. Co tu się dzieje? Czekaj, muszę zabrać auto. Stój, przestań bić mojego kolegę, proszę. Co ona mu robi, ona go dusi, przestań, powiedziałem. Ona próbuje mnie udusić, chwila. Dobra, wywalam ją tu, szybko, Simon. Stary, ona jest nienormalna. Fajrołt, czy to był przez cały czas twój kolega? Marsz do mojego domu i z nim się masz nie zadawać! Ja, czy to jest twój dom, ale to jest willa, ona jest chyba za VIP-a. No, jestem bogata, mój tatuś jest bogaty. A teraz musisz się odkazić, rozumiesz? Właśnie tutaj. Ale jak to odkazić? Co to znaczy odkazić? No bo wiadomo, co jest teraz na świecie, musisz się odkazić. Dobra, wlazłem, co to jest? To w ogóle mnie nie odkaże, to jest zimne. No bo cię stronowałam, to lodówka. Pomocy, otwórzcie mi to. Zimno, mrozi, zmroziło mnie. Jestem zmrożony. Dobra,
otwieram to. Siedziałem tam 5 minut. Wiesz, jak mi zmrozło wszystko? Teraz mnie mrozi, jak na ciebie patrzę. Nie mów tak. Idź spać. Ale jest 18 dopiero. Idź spać. Jezu, kim ty jesteś w ogóle? Najgorsza dziewczyna świata. Dobra. O, siadam sobie tutaj. O, w sumie to fajne tutaj łóżko. O. Ty, ej, nie mogę się ruszać. Ej, halo, pomo. O, Simon? Simon tam, czy ja tam? Hej, stary, wróciłem. Fireout, wejdź na ten śpiwór, wyjdziesz stąd. Czekaj, dobra. A, jest, udało się. O, mogę wyjść. Nie, nie mogę wyjść, inaczej postaw szybko, ona zobaczy. Fireout, co ty robisz? Co to jest? Wyjdę tam do niego. A, Simon, dobrze, zrobiłeś ją. O nie, ona ma pistolet. A, uciekaj. Nie, Simon, nie, nie. O, nie, nie, Simon. A, masz nie podchodzić do mojego Fireoutcika. A, masz. No, teraz wchodź do sejfu i klik, klik. Haha, zamknięty. Nie, Simon. Kiedyś cię uwolnię, przysięgam. Tylko jak poznam kod. Dobra, Fireout, wbijaj do środka. Dlaczego poszliśmy do salonu? Fireout, zapłacisz za moją piękność. Co? To najlepszy salon w Polsce. Dobrze, poproszę o olśniewającą fryzurę. O, dobrze, jestem tu pierwszy dzień. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. O, ja, ono jest pierwszy dzień. Zawsze pierwszy dzień fryzjerze coś psują. Okej, włoski umyte, proszę pani. Teraz tylko zmienimy fryzurkę. I hop, fryzura zmieniona. Jak się podoba? A, jak ja wyglądam, to jest ohydne. Ja chciałam czerwoną po pierwsze. Już to naprawimy. Proszę pójść na farbowarkę. Słuchaj, jak ona wygląda, co to jest? O Jezu, nie. O ja, jeszcze na czerwono. Te włosy będą ohydne chyba. Uwaga. Oho! Ej, nie, w sumie? Nie są najgorsze. Nie, są ohydne. Proszę pani, wyglądam jakbym miała zepsuty włos. No, przepraszam, jestem pierwszy dzień. Fireout, ja za to nie będę płacić, ty zapłać. Ale jak to ja? Ja nawet pieniędzy nie mam. Zapłać. Dobra. Fireout Junior, obejdzie się bez karmy dla ciebie przez jeden dzień. Ja też nic nie będę jadł. Proszę, ile wyjdzie? To salon prestiżowy, więc 100 tysięcy dolarów. Co? Dobra, uciekamy, Fireout. Czy my właśnie obrabowaliśmy salon? Sobie to zrobiła ci ohydną fryzurę, więc uciekajmy. Dlaczego przyszliśmy do jakiegoś doktora? Ja już nie chcę. Musisz zrobić sobie operację plastyczną, bo chcę, żebyś wyglądał jak Justin Bieber, czyli mój idol. Nie, to nie może tak być. O, jest pani na czas. Właśnie umówiliśmy już operację plastyczną. Nie, naprawdę. O, dobra, w sumie ciągle się uśmiecham, nie mogę się z tym śmiać. Dobra, to pójdę, czekaj. Okej, mam nadzieję, że coś fajnego mi zrobić z twarzą, ale nie lubię operacji ogólnie. No to zaczynamy, panie Fireoucie. Teraz to światło. O. Jest pod go. Jaki on jest śliczny, jak on pięknie wyszedł. On wygląda pięknie. Właśnie, to jest piękne cudo. O czym wy mówicie? Gdzie jest lustro jakieś? Muszę się przejrzeć, no. Nic nie widzę, no. Proszę pana, pan jest tak piękny. Co pani mówi? Czekaj, ja zaraz spojrzę, uwaga. 3, 2, je. To wygląda jakbym był jakimś anime dzieckiem. Ej, wy zmieńcie to. On jest piękny. Nie. To jest ohydne. Weźcie z tym. Ja nie będę się nikomu pokazywać przez rok. Okej, to jest mój nowy, znaczy stary dom. Jak ci się podoba? Ja tu nie będę chodzić. Przecież ty, co to jest w ogóle? Ale to mój dom jedyny. O nie, z tą twarzą nawet nie będę mówić. Super, będziesz mi wyzywać dom. Chodźmy na dyskotekę, Fireout. Testowa, przed balem. No dobra. Dobra, Fireout. Ładnie się przybrałeś, idziemy. O Jezu, w końcu. Simon tu jest, ale impra tu jest. Ja, mamy ten, jakieś tutaj napoje. Napoje 18+, o nie, dobra. Wypiję sobie kolkę, i teraz tańczymy. Siema, mordo, siema. Ej, siema podróbo Simona. Siema wszyscy na tej imprezie. No, o ja, czekaj, czy ten chłopak ma na sobie Gucci Gold rzeczy? Jak on wygląda kozacko. O mnie mówisz? Nie, ona mówi o nim, co? Ale jesteś fajny, serio. O, no dziękuję, ja to Simon. Ej, a mieszkasz w Lamborghini w ogóle? No mam Lamborghini i mam też dom, fajnie jest, co nie? Ej, a może będziemy razem? Pewnie. Ej, a co ze mną? Halo! No to co, idziemy do twojego Lambo? No pewnie. Ej, Simon, co ty zrobiłeś właśnie? Ej, a co ze mną? Zostawiłaś mnie. Simon, który ma fajny Lambo. W sumie też bym pojechał. Ale jest plus, ona mnie zostawiła. Simon współczuje ci. Dobra, tu powinna być gdzieś. O, jest, cześć, mam nadzieję, że ty mnie nie pobijesz. Ej, ja cię nie pobiję, co ty w ogóle mówisz? Ona mnie nie pobije, czyli jest spoko. Czemu brałeś się w garnitur? Bo idziemy do restauracji, please, nie bij, przepraszam. Nie chcę cię pobić. Dobra, whatever, chodźmy do restauracji. Ale to jest fajna, naprawdę, to jest luksusowa restauracja, czyli McDonald's. O tak, yeah. Ej, Simon i to, nie, oni tu siedzą obok nas. Ej, ty, widzę, że znalazłeś sobie nową panienkę. Czy już mnie nie chcesz? Ty mnie zostawiłeś, dobra, idź. Dobrze, to co byś chciał zamówić? Ja mam trochę pieniędzy, więc kanapkę ze szczurem.
zapłaciłem, bo więcej nie mam, ale dwie. Ja zapłacę. Los, ty serio za to zapłacisz? Co to jest? No pewnie, jedz! A, o tak, o, uwielbiam jeść. Ile jedzenia, o, za dużo, ale pyszne. O, ma, to są delicje. O, jeszcze wypiłem tutaj. Padę po stół. Dobra, chodźmy do mojego domu. Spoko, chcę ej, w sumie ciekawe, jak się ona ma dom. Siadaj, będzie hardkorowo. Wow, ej, kozak jest. O, co ty robisz, to jest szalone. A, wpadliśmy, o. O, co ty, o. Ej, wy, co wy tu robicie na mojej dzielni? A, sorry, nie obronię cię, musimy uciekać. Uciekaj, to jest bully. A, dostaję, a, pomocy, ale mnie ogłuszył. A, co ty robisz? A, zostaw fajerauta. A, masz, a, masz, a, i masz. Czy ty umiesz się bić? No, umiem, znam karate kung fu panda. O ja, karate kung fu panda. Czyli możesz mnie bronić, ale kozak. Fajeraut, oto nasza nowa willa. Ja mieszkałem w jakimś świetniku. Ej, serio, to jest nasza nowa willa. O ja, czy to jest komputer 3000? Ej, serio, dziękuję ci, że takie coś mi... Ja, ty masz pieski, dobra, gram. Ale ja niestety jestem kidem, co nie? I muszę iść do szkoły, przepraszam cię. Więc teraz pójdę do szkoły i się spotykamy jutro, co nie? Dzisiaj muszę zaliczyć malowanie, bo inaczej nie zdam, co nie? Ale to będzie przypał, ja nie mogę nie zdać. Po prostu walczyłem z potworami poza lekcjami. I wiecie, był problem z uczeniem się. Ale spokojnie, teraz zdam, zobaczycie. Tylko muszę narysować idealny ziemniak. siema. O, i chyba mają takie nogi, mi się wydaje, co nie? Chyba tak, Dobra, mój ziemniak jest skończony. Proszę pana, co zostaje? To jest ohydne. Nie zdajesz tej szkoły. Nie. O, czyli wypadam z szkoły. Super po prostu. O, Fajerut, co się stało? Dostałem jedynkę, wiesz? I wypadam ze szkoły. Spokojnie, moja mama jest dyrektorką. Mamo, załatw tego pana od plastyki. Proszę się pana, proszę mu dać szóstkę. Daj mu szóstkę. Przepraszam pani, przepraszam. O, daj szóstkę, to jest fajny chłopak. Ja, twoja mama to dyrektorka? Czemu mi tego nie powiedziałaś? A, dobra, piękny dzień kolejny. O nie. Aaaa, Fajerout, wracaj do mnie, zniszczę twoją dziewczynę. O, masz otwarte drzwi, czy nie, zamknięte? A, ona oszalała, kto to jest, toksyczna. O nie, musisz się chować szybko. Gdzie mogę się chować? O, tutaj, dobra. A, no nie. Dobra, drzwi są chyba zamknięte, mam nadzieję przynajmniej. Nie, było otwarte. A, gdzie ona weszła, gdzie ona? O, ja tu stoję, dobra, gdzie ona jest? O nie, wchodzi gdzieś, ona gdzieś idzie. Tam poszła, ten, to jest idealna dziewczyna. O nie, to już jest koniec. Co ja mam zrobić? Może nie będę patrzeć na kamerach, tylko pójdę tam. Uwaga, wbijam. A, gaz usypiający. Możecie się teraz pocałować, ponieważ za chwilę będziecie mężem i żoną. Czy jesteście gotowi na pocałunek? Nie. Tak. Co jeśli ja nie chcę na przykład, he? Nie, możesz nie chcieć, zobacz, ty za tobą. O nie. Czyli śmierć albo bycie, no dobra. Jeszcze sekunda, podchodzę do ciebie powoli. Nie! 10 lat temu. Szkoda, że nie mam robuxów. Moja mama mi nie daje nic nigdy, bo nie mam mamy tak naprawdę. Mieszkam sam na świetniku, ale w sumie fajnie. Karabkę ze szczurem, pyszna. Ej, ty! Czy ty jesz karabkę ze szczurem? Czy ty w ogóle masz ubrania z Adidasa? Nie, ja mam ubrania ze śmietnika. Co za biedak, ale cię zbuluję. Nie, proszę, tylko nie to. Au, przestańcie chłopaki, ale czemu mnie bijecie? Idę do kąta. Jeszcze skopa, Ciebie w ogóle nie stać na burgera, gościu, naprawdę. Wlatujesz tutaj. Ej, wy, co wy zrobiliście Fajeroutowi? Lepiej odejdź od nas, bo my jesteśmy kozakami, a ty nułowska. Chodźcie ze mną do łazienki, chodźcie. No nie wiem dlaczego, ale dobra. Chodźcie za mną, no. Dlaczego niby mamy iść, no co? I teraz, Amasz, uduszę cię, Amasz. A, ty jaką ona ma siłę? Amacie! Nie, ale ona jest silna, Nikt nie będzie bić mojego Fajeroutika. Ej. Kto tam wszedł? Duszę cię, nie wchodź tu, nic nie widziałaś. Pomocy, burczy mi w brzuchu, bo mnie wyrzucili kanapki. Ej, Fajerout, cześć. Cześć? O właśnie, zapomniałem podziękować ci za ratunek. Spoko, już nie żyją, znaczy żyją, tak. Co? Chciałbyś coś zjeść pewnie, bo widziałam, że miałeś kanapkę z szczurem. No, miałem kanapkę ze szczurem. Pani, czy mógłbym coś zjeść za darmo? Nie, za darmo nic tu nie ma. Proszę pani, jak to nie ma nic za darmo? No, nie ma, chcesz ktoś kupić, dziewczynko? Fajerouciku, poczekaj tu chwilkę, dobrze? Już ci dam, dziewczynko. Co się tam stało? Ej, co ty robisz?
nic, Fajerocie, bierz co chcesz ze stołówki. No dobra. Czemu pani od stołówki leży? Nie mam pytań. Wszystko dla ciebie, ale kiedyś się poślubimy. Ona jest naprawdę dziwna. Masz. Robuxy, proszę. Ej, ogólnie to ta dziewczyna jest jakaś dziwna. Ona tam stoi i mnie podgląda. Zobaczcie, czekajcie, podjadę tu. Zobaczcie, patrzy się na mnie. Ona tak jakby się ukrywa. Jezus, ja się jej boję trochę. Od rana na mnie stoi. Ale dobra, może ktoś mi da Robuxy, proszę. O, a co to za dziecko? Może dam mu Robuxy? Tak, w końcu będę mieć na kanapkę ze szczurem. Dzieciaczku, proszę, za 3 sekundy ci dam. 3? Ha, nie dostaniesz nic, nie daj nic biedakom, dzieciakom. A, super, no. Zostałem jeszcze oskamowany. Co ona mu mówi? Rozwalam się auto. O, jest, co się stało? Co tu się odwaliło? Ona rozwaliła Lamborghini, Lamborghini. Co jest? Zostaw mojego fajerocika. Spadam stąd, żeby mnie nie było. Ja tutaj nie byłem, nare. Po całym dniu trzeba się wykąpać. Bąbelki, na. Udało mi się tutaj do tego domu dojść. O, jeszcze muszę wejść na pewną sprawę. Jak dobrze, naprawdę. Coś nie widzę za tym oknem? Czy to jest jakieś... Nie, czy ona... Nie. O nie, czekajcie, czy tu stoi... Psychofanka? Nie, to jest niemożliwe. Ona tam stoi. Mówiłem wam, ona jest dosłownie wszędzie. Dobra, zasłonię rolety to... O, dobra, teraz mnie będzie widzieć. O, jest. O nie, jeszcze się patrzy tu. Dobra, wychodzę stąd, nie mogę się normalnie załatwić. No. Dobra, tutaj mnie nie widzi, tu mnie nie widzi. Zamknę drzwi jeszcze, ja nie mogę. Ona tu jest przed moim domem, no. A, dobra, idę spać. Nie ma na szczęście tu psychofanki. Dobra, to jest ten dzień, w którym mogę kupić auto za 1000. Proszę pana, mam 1000 zł. Co kupię za 1000 zł? Najgorszego grata, który jest rozwalony. Tak, o takim marzyłem. O, Fajro, dziwne zbieg okoliczności, że ja też dzisiaj kupuję autko. Nie, to nie jest zbieg okoliczności, ty mnie śledzisz. Nie, wcale nie. Dobra, proszę pana, ja chcę coś za 1000 000 zł, bo mam tyle. No to najlepsze. Proszę, to dla pana. Dziecko takie coś kupuje, okej. Co ona ma? Furę Lambo? Fajro, odchodź do mnie, dam ci jeździć. Nie, ja jeżdżę swoim, ja nie chcę z tobą się zadawać, ty mnie śledzisz. Pięknie sobie pójść na basen. Ej, co jest? Ktoś tu się topi. Pomóż mi, pomóż. Dobra, czekaj, wezmę cię. Jest, udało się, dobra. Co jest? O nie, co jest z tobą? Co ja mam robić? Usta. No dobra, nie. O fuj. Dobra, już, jesteś żywa, proszę. O jest, dobra, lepiej stąd uciekaj, bo jest gdzieś taka dziewczyna, która naprawdę nie lubi, o nie. Ty, czemu kazałaś usta zrobić? Bo umierałam, proszę, zostaw mnie. Fajerout, czy to była prawda? Tak, to była prawda. Nie, co ty zrobiłaś? Nikt nie będzie stawał na przeszkodzie, nikt. Może we mnie nie celuj, żyjesz, halo? Tak, proszę, zabierz mnie do szpitala. Stary, wiesz, że możemy sobie tu połamać kości? Ale w sumie to będzie ryzyko. A, ja też uwielbiam ryzyko. Skaczesz Fireout pierwszy? Dawaj ty pierwszy, ziomek, dawaj. Jesteś naprawdę moim najlepszym kumplem. Wow, jak skoczył! Kto tam jest? Co tam się dzieje? Nie jesteś najlepszym kumplem, ja jestem najlepszą kumpelą Fireouta. O, Fireout, ratuj Rekin! O, Rekin tam jest, o nie! Dobra. Ja się boję skoczyć. Uderzyłem mnie. O, ziomek, złamałem sobie nogi. Co jest z moim ziomkiem? Zostaw Fajerouta, zostaw go! Dobra. Co? To chyba mi się złudzenia robią. Fajerout! Ten twój kolega chyba źle skoczył, bo nie widziałam go. Zrobię ci usta. Nie, proszę, nie! Nie, pomocy! Nie, tylko nie, ja żyję! Dobra, idę stąd, na moich rękach, Fajerout, to tak nie może się skończyć, za dużo ludzi znasz. Trafimy razem do więzienia i tam idziemy na wieki. Nie, co ty gadasz? Nie mogę się ruszać, przestań! Fajerout, jedziemy już! Gdzie my jedziemy? Co na planuje. Co ty robisz? Czemu na komisariat? Halo, policjanci! Złapcie mnie! Strzelam was! Na 10 lat do więzienia. Raz, dwa. Nie w tej samej celi z nią. Błagam. Proszę. W tej samej celi z nią. Nie! Włazić tam! Włazić! Czemu ty to zrobiłaś? Fajno, teraz będziemy razem na wieki wieków. Nie, proszę, wypuśćcie mnie. Nie w tej celi. Och, przynajmniej są inni ludzie. Ej, wy! Was tu nie powinno być! Chodź tu! I ty też chodź tu! Wypadź stąd! No, idźcie do innej celi. Fajrociku, teraz będziemy razem na wieki wieków. Nie. I mamy jedną toaletę, o nie. Dobra, Fajrout, proszę, to jest twój śpiwór, usiądź. Boję się trochę.
I co? A, związuję cię, Nie, nie, czekaj, co, nie mogę się ruszyć, pomocy, czemu to zrobiłaś? Zawsze mi uciekałeś, to teraz nie będziesz mógł. Pomocy, policjanci. Co tu się dzieje? Macie kulę mięsną, ja się tym nie interesuję. Nie, proszę, nie, proszę, ale przywiązała tu. Czuję się trochę, jakbym był w pajęczynie, a obok mnie jest pająk. O nie, nie, pająk, nie, ona jest pająkiem. Czemu mnie tak przebrałaś? No już mam dosyć, strażnicy, wypuśćcie je stąd. A, mam jakiś metal na rękach, nie, co to jest? Panie policjanci, możemy wyjść na chwilę na boisko? Pewnie, pewnie, idźcie. O, dobra, o, przynajmniej w końcu odpocznę od ciebie. No nie, czemu za mną idziesz? No, bo jesteśmy razem. Dobra, to jest jedyny moment, kiedy mogę uciec. Papara, papa, psychofanka, na. A kurczę, czy tędy przejdę? O, papa, psychofanko! Ej, ja nie jestem tak, ej no, wypuść mnie, halo! Nubek, nubek, i co teraz mi zrobisz? W końcu, na. A co, ona ma siekierę? Spokój się! Fajrod, wróć do mnie. Nikt do ciebie nie wrócę. 10 lat później. No, ohydne to było. No to co, jesteście mężem i żoną, cieszycie się? Nie, ja się totalnie nie cieszę. Co teraz mamy robić? Ja nie chcę, ja naprawdę już... Fajrod, teraz zamieszkamy razem i będziemy mieć dzieci. Zobacz, wszyscy mi bają brawa. Nie, nie, czemu ty masz cały różowy dom? A, taki twój ulubiony kolor, jak chcesz może być zielony. Nie, ja już nie chcę nic, nie. Fajrod, idziemy adoptować dziecko. Co? Nie, zostaw mnie. Fajrod, bo wyjmę pistolet. Dobra, niech ci będzie, idę no. O, dzień dobry dzieci, dzień dobry. Jej, ktoś przy nas adoptować. Fajrod, którego wybieramy? Wszystkie może weźmy, tak, w ogóle. Ja nie chcę żadnego dziecka do najgorszych dni w moim świecie no. Ja wezmę resztę, chodźcie. Chodźcie za nami, wszystkich adoptujemy. Mamy 10 dzieci, co to ma być, no? Dobra, idźcie się tu bawić, zostawcie mnie, ja nie będę się z wami bawić. No nie, jeszcze tutaj 10 dzieci, więcej może. Fajrał, te dzieci już mi się znudziły, wypuśćmy je na wolność. Dzieci, wychodźcie, proszę, idźcie wolno. Nie, co pani, co ty robisz, co ty, no gdzie one pobiegły? Nie wiem, po prostu sobie gdzieś poszły. Dobra, jesteś dziwna, naprawdę. Ej, minęło już parę dni, ja nie mogę wytrzymać z nią, ona jest naprawdę dziwna. Ale dostałem pracę w policji i to tylko dlatego, żeby ją złapać na gorącym uczynku. Gdzieś w szpitalu, taki pokazuje mój radar. Ja ją złapię, wrzucę do więzienia i ją tam zamknę na zawsze. Co jest? Chodźcie dzieci, chodźcie, Fajrod! Co ty gadasz, jesteś pozatrzymana. Nie, baw się ze mną, tylko weź te dzieci. Nie, ale mówię na serio, jesteś zatrzymana. Przecież... co? Czemu? Dałem pracę w policji, chodź tu w kajdany. Idziesz do więzienia, raz, dwa. Proszę. Właśnie tu, raz, dwa. Dobra, i tu zostajesz. Nie, Fajrod, zemszczę się. Nie zemścisz się, także neura, o tak, jestem wolny. A Fajrociku, ciebie zamienię w miłośnika, zakochasz się we mnie. Nie, nie, to najgorsze co może być, proszę przestań. Nie, bądźmy razem do końca życia. Ale mój dyrektor nie był taki fajny, bo to była psychofanka. To do tej szkoły będzie szedł Fajrod. I tu jest jego dyrektorka. Okej, przepraszam. Dzień dobry, jutro jest start szkoły, proszę pani. Czemu pani tu weszła? Bo ja zajmuję pani miejsce. Dobrze, więc to już ostatnia pani szansa. Oddaj pani swoje miejsce. Nie. Nowy na zakupy do szkoły. O, ja kupię lody, to jest pewne, z kim on nagra tę perełkę. Co nam się nie przyda? Weźmiemy sobie to na pewno, trzeba wsiąść to. No wszystko, bierz Simon, przecież to jest szkoła. To linijka do rysowania. A, właśnie, linijka. Mam, zjem ją teraz na miejscu. O, może mleko wezmę do szkoły, Simon, co ty sądzisz, dobre? Ej, Simon? Halo? Simon? Ty, gdzie jestem? Simon, słyszysz mnie? Halo! Gdzie ja jestem, Simon, pomocy? Gdzie ja wpadłem? Jezu, to zwiastuje bardzo dobry rok szkolny na pewno, takie wpadnięcie. Nie, co to jest za miejsce? Czemu ja tu wpadłem? Nie! Simon, pomocy! Wypuść mnie stąd!
Simon, cześć, że to jest nasz pierwszy dzień w szkole. Nas polubią, pochwalimy się. Ziomek, słyszałeś o tym, że ja jestem TikTokerem? Słyszałeś? Czym ty się chwalisz, człowieku? Czym ty się chwalisz? Niczym. Czemu ich jest dwóch? Backflipa na nim robimy! Pomocy! Oni mnie kopią! Dlaczego? Za co? Pomocy! Nie! Ej, ty, ten kujon to twój kolega? Tak, i nie mów na niego kujon, to Simonek. Mam go! Ej, czemu on mnie gdzieś zabrał, pomocy? Gdzie ty go bierzesz, człowieku? Halo! Ej, no zostawcie go! No nie bolujcie go. Ej, czemu tu... Ej, czemu oni idą do łazienki? Co się... Co oni będą tam robić? Aha, nie kąpaj się chyba od miesiąca, a będzie pukanko. Ale się pukamy nieźle. Simon, nie, nie, zostawcie go. Rysuję to nawet śmieszne trochę, ale... Nie, Simon, zostawcie go, naprawdę. Oj, ja bym się bał, bo tutaj 5 minut temu była pani nauczycielka Gertruda. Dobra, ja stąd może lepiej pójdę. Sorry, że mnie to śmieszy, ale Simon, nie, spokojnie. Nie martw się, następnym razem cię obronię, bo wyjmę kilo z mojego plecaka. W sumie to nie mam na czym. No nie, jeszcze wszystkie ławki zajęte, no. Okej, witam was, dzieci. Ja jestem waszą nową dyrektorką. I ty, Simon, ona jest trochę znajoma, nie wydaje ci się? Ej, no właśnie. Widziałam, co się działo na przerwie i poproszę tutaj Albercika. Proszę pani, ale co się działo? Ja nic nie zrobiłem. Albercik! Nie, proszę pani, a co to ma? Przecież tak nie robi pani dyrektorka. Dobra, teraz wypadł z klasy, koniec żartów. Zabieram się do więzienia szkolnego, już nie wracasz. Ale jak to, proszę pani, tak nie wolno. Mi wszystko wolno, bo nie jestem dyrektorką. Ale tego nikt nie wie. Nic nie słyszałeś, nara. Oj, Simon, zwolniło się miejsce, ale kozak. Ej, schodź, ta pani nauczycielka mi pomogła bardziej niż ty. Mniej właśnie, ona mi powiedziała. Szczerze, Simon, to w sumie mimo, że te bulerzy byli bardzo źli, zasługiwali na taką złą karę. No to dyrektorka troszkę dziwna, jest jakby taki potwór. No właśnie wiem, ja nie wiem, jakby to nie była dyrektorka. Dobrze, że jeszcze nie wiedzą, czego kocham. A start szkoły, miła wieś, robimy sprawdzianik. Ej, ale my nic jeszcze nie uczyliśmy, proszę pani. No Simon, ja nic nie rozumiem, co ja mam tu wpisać w ogóle, no? To miało być strasznie łatwe, to jest jakieś dla, nie wiem kogo, dla mega mądrych, no. To jest test dla 10 klas do przodu. Znaczy co? Fire out. Skąd pani zna moje imię? Znaczy uczniu numer 1. Podpowiem, psychofanka jest najlepsza. Tutaj kocham psychofankę, napisz, tak? A tutaj podpisuję się pod ślubem psychofanki Fire out. O? Co? Znaczy tutaj jest A, tu B, tu C. O, dobra, dziękuję, proszę pani, dziękuję. Ale to nie fair, że pani mu podpowiada na mnie. Cicho, brud. O, trochę dziwne, Simon. Nie, no Fire out, dostanę jedynkę. Oddajemy karteczki. Proszę ocenić, proszę pani. Świetne, Fire out, dostajesz 6. Szóstkę, dziękuję, yo! Ale fajnie. Ja zostaję, proszę pani, napisałam tam odpowiedzi losowo. Dostajesz jedynkę, bo tak. Co? Ale jak to? To jest łamanie praw ucznia, pani mu pomogła. Nie boisz mi pyskować. Idziesz do więzienia szkolnego. Jakie więzienie szkolne? Halo, ja się na to nie umawiałam. No i do więzienia szkolnego. Proszę pani, tak nie wolno. Ja tu siedzę już 3 dni, nie wiem co się dzieje. Ta pani jest jakaś dziwna. Dzieci, ja jestem pani Gertruda. Chodźcie na obiad. O, obiad, Simon. Ja nie mam żadnych dolarów, nie mam nic. Ja też nie, ale chcę coś zjeść, bo ostatnio... Proszę, prosimy, darmowy obiad, no. Macie ziemniaki w worku. Co? Ziemniaki w worku jeszcze nie obrane. Simon, ja nie będę jadł surowych ziemniaków, tego się nie da. Daj mi, to będzie już lepsze. No masz, surowe ziemniaki. Proszę pani, ale jak to surowe ziemniaki wszyscy? Nie, tylko Fire Out może co chce. Co? Dlaczego ja? Fire Out, wybierz sobie co chcesz, masz tu pizzę, kolkę. O ja, dziękuję pani nauczycielko, dyrektorko, ale... Wiem, dobra, o, no pyszne. Jezu, ej, chłopacy, zobaczcie jaką mam pyszną pizzę. Ja jem ziemniaki, ohydne. Simon, jak tam ci smakuje? A mam. Też mi ziemniaki, ohydne. Raz, dwa, wszyscy złazić ze stołu Fire Outa. To jest mój i Fire Outcika tylko stół. Ja nie chcę stołu z dyrektorką. Fire Outciku, to nasza kolacja przy świeca. Ale co? Nieważne, zjedz, proszę. O, dobra, pyszne. O, coraz dziwniejsza ta dyrektorka, chociaż pyszne rzeczy. Simon, dzisiaj był najlepszy dzień w szkole, dostałem najlepsze jedzenie. Halo. Uwaga, chciałabym ogłosić, że Fire Out, mój kochany bubciubek, ma przyjść do mnie do sali. Simon. Kto? Jaki? Ej, o ciebie chodzi, ty masz iść. Nie śmiej się, ej! Nie, czemu się śmiejecie? Kim jesteś, dziubciubek, tak? Nie jestem dziubciubek, no. Czego pani chce? Co pani mnie tak woła? Fire Out, ja cię kocham, to ja. Co? Czekaj, czemu pani tak powiedziała? Pani jest dyrektorką. Ja nie jestem dyrektorką, ja jestem psychofanką! Nie pamiętasz mnie? O nie.
Będziemy na zawsze razem. Nie, nie, proszę. No zostaw mnie, weź, zostaw. Chodź, Fajrociku. Nie, 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 nie. Skoro ty nie chcesz, to ja zniszczę Simonika, a potem ciebie. Nie, zostaw mnie po prostu. Ach, nie mam prysznica w domu, muszę się umyć jakoś. Ale lubię w ten sposób. Mój ulubiony sposób na kąpanie się. O, lepiej niż w domu. No to tu jest ulubiony kolega Fajrota. Mam coś na niego. Przepraszam, przepraszam. Czy tam ktoś jest? Tak, przepraszam, my jeszcze. Nie, to nie obchodzi. Siema. Simoniku, Simoniku. Nie, proszę, dlaczego się tylko myłem? Nie będę już. Więzienie dla moich dzieci szkolnych. Wyruszam w dal i dzisiaj do szkoły. Dlaczego nie ma nikogo innego w ławkach? Fajro, jesteśmy sami na sam. Reszta trafiła do więzienia szkolnego, a ty możesz mi pocałować. Zostaw mnie, gdzie Simon? Mów! Nie, zostaw mnie, halo, co ty robisz? Fajro, wracaj tu. Nie, pomocy, halo, Simon, gdzie ty jesteś? Uwaga, biegnę i teraz jej uciekam, jest! Uciekłem jej chyba, o. Gdzie jesteś, Fajro, gdzie? Dobra, więzienie szkolne powinno być gdzieś w tym momencie. Ciekawe, dlaczego to jest na policji. Simon, ty jesteś tutaj? Fire Bobek? Proszę pomóż mi, ja tam nie myłam w tym kiblu. Jezu, to jest okropnie, wiem, ona jest jakaś dziwna. Wiesz, kto to był? Psychofanka! Co ty nie gadaj? Dobra, spadamy stąd, Simon. Wychodźcie, wszystkie dzieci, które zamknęła. Biegniemy. Ale przynajmniej jesteśmy wolni. O tak, Simon, chodź do mojego domu. Zobaczcie na wizji, jak my się kochamy, naprawdę, to Fajrot prawdziwy. O nie, Fajrot wyjął na mnie pistolet, dlaczego to robisz? Przecież myślałem, że jesteśmy parą. A, on mnie strzela, wcale nie fejkowymi kulami. Fajrot jest okropny. Łapcie go, jeżeli go spotkacie na ulicy. Naprawdę, zobaczcie, na wizji mi zastrzelił. Weźcie go, złapcie go, gdzieś spotkacie, on jest niebezpieczny. Właśnie, to ja Fajrot i nikt mnie nie powstrzyma, na ulicy nie szukajcie. Bo nikt mnie nie powstrzyma. Simon, widziałeś to? Wiesz co, to chyba o tobie było. Właśnie wiem, to jest podróba, przecież to widać było. Halo, jak tak można, no? Przecież to... Nie mówiłeś, Feru, że występujesz w telewizji. Ja, to nie byłem ja, ona zrobi to, żeby mnie złapali wszyscy na ulicy. Ona to zrobiła w telewizji, którą ogląda każdy w tym mieście. Co, Feru, nie martw się, chodźmy gdzieś na miasto, musimy stąd wyjść. Właśnie, musimy o tym zapomnieć, chodźmy do jakiejś gry. O, gry wideo. Simon, już o tym zapomniałem, ale jest fajny, odtwarza 3000. Amogus, gram w Amo... Ej, co to za wóz? Ale ma fajny wóz ktoś przed naszym domem. Dzień dobry, przepraszam. Ej, to Fajrot, gońcie go! Ej, Simon, nie, z pomocy! Mam cię, Fajrociku, bierzcie Simona, dziewczyny! Aha, Simon! Ej, za co mnie to... Dobrze, Fajrot i Simoniku. Jesteście przywiązani. Simon, pomocy. Przecież to nie byłeś ty. Dobrze, mam tutaj dwie strzykaweczki, które zmienią was w potwora i w mojego miłośnika. Fajrot, wiesz, które dla ciebie. Proszę, tylko potwora, ja chcę być potworem. Nie, miłośnik, a Simon? Masz, Simonku, będziesz potworem. Dziękuję ci, panie, jestem kotkiem, zjem każdego. No i dobrze, zamieniony w potwora. A Fajrociku, ciebie zamienię w miłośnika, zakochasz się we mnie. Nie, to najgorsze, co może być, proszę, przestań. Kocham cię, psychofanko. No nie pieski, weź coś włącz mądrego. Ale to mój ulubiony. No nie, czekaj. To zostaw. W dzisiejszym Brookhaven News czyny przejęły całe Brookhaven i nie został żaden chłopak. Tak, to jest niesamowicie straszne, dlatego chowajcie się w domach, jeżeli możecie. Co? Dziewczyny przejęły? Co, ja jestem chłopakiem chyba. O nie, to ja spadam. Używam relacje z miasta. Moje auto z niewiadomych powodów zostało zniszczone. Wszędzie są dziewczyny, otaczają mnie. Pomóżcie, proszę, przyleci niech ktoś tutaj. Jestem dziewczyną? Witaj. Jest to straszne, więc dlatego, jeżeli jesteś chłopakiem, to radzimy ci uciekać z tego miasta. A to pewnie jakiś fake news. Nie, słyszałem to i normalnie się wystraszyłem teraz w tym momencie. Ale w sumie no... Czekaj, co dziewczyny, jak to w ogóle działa, że zamienia w ludzi w dziewczyny? Musimy jak najszybciej się zmienić w... Założyć maski, o tak, załóżmy maski. Zakładam maseczkę, tutaj też założyłeś, proszę, załóż. No, jak co wygląda? To jest? Nie, Simon, nie twarz. Dobra, już. Dobra, Simonku, teraz nie zdejmuj tego pod żadnym pozorem, dobra? Przysięgasz mi? Myślisz, że nas nie rozpoznają pod tym? No, rozpoznają nas, dlatego musimy, nie wiem, co zrobić, Simon, nie wiem, gdzie się schować, w ogóle one tu przyjdą wszystkie. W sumie to, może jakaś dziewczyna będzie dobra, co nie? Tylko, że teraz jak...
O nie, cudom się dzieje, to jest ten chłopak z tej wiadomości. Uciekaj, Simon, nie. To różowe nawet. Nie wiem właśnie, co tu się odwaliło. Simonek, dawaj, chodź na dwór. Spytajmy się jej, może nie jest taka, co nie to... cześć dziewczyno, znaczy... Co, my nie jesteście dziewczynami? Simon, uciekaj! Ona nas goni! O nie, ona krzyczy, co tu się dzieje? Chłopak, chodź szybko do bunkra mojego dziadka, szybko, chodź tutaj, proszę. Dobra, idę, Simonek, spokojnie, dobra, czekaj, tu jest cleaner. A, ona nas nie zobaczy na pewno, szybko, dawaj, klikaj. O, dobra, o, ale twój dziadek się naprawdę zabezpieczył przed takimi apokalipsami. O, miałeś mądrego dziadka, naprawdę. Jedzenie na parę miesięcy, no to jesteśmy wygrani, co nie, chyba? No tak, damy radę sobie. Jej, tak? Co tak, ej, mój misio, zapomniałem o nim. Nie. Muszę do niego iść, wrócę. Simon, nie, czekaj. Misia, zapomniałeś, naprawdę. Zrozum, on jest ważniejszy, ja bez niego nie zasnę, wrócę, obiecuję. Nie, Simonek, ale przysięgasz? Nie. Dobra, będę go oglądać tak, o nie, będę oglądać Simona na kamerach, mam nadzieję, że wróci, musi wrócić, dobra, szybko na kamery, okej, to są kamery, spoko, dobra, tędy będę widzieć, on tutaj gdzieś ma misia, o nie, to jest rozwalone auto z wiadomości, dobra, Simonek jest bezpieczny, jest, o Jezu, od razu mi zeszło ciśnienie z serca, o nie, czy ja, nie, Simonek, proszę, no nie, Simonek, one są za tobą, on mnie nie słyszy i tak, nie, gonią go, ile ich tam jest, ile tam jest dziewczyn, Simonku, proszę, nie, przeżyj, no, ile tam jest dziewczyn, co jest, halo, no nie, myślałem, że dziewczyny są fajne, ale są fajne, tylko to są jakieś apokaliptyczne, naprawdę, Jezus, no, co to ma być, no nie, już nie mam innych kamer, tylko ta mi została, co, o nie, czy to jest, Simon! O nie, dobra, czyli zostałem jedynym chłopakiem na Brookhaven. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo w sumie to będzie straszne, jak one mnie dopadną. I ja też się zmienię w dziewczynę? Oh no, dobra, czekajcie, muszę wziąć pistolet. Nie będę do nikogo strzelać przecież, to są zwykli ludzie. Ach, jest bardzo długo już minęło, więc czas założyć maseczkę i stąd wyjść. Tak, postanowiłem wyjść, zakładam to coś, niech będzie... Jaka maseczka dziwna, dobra, wychodzimy. Co prawda udaje, że teraz nie mam ocha, żeby wyglądać strasznie, ale mam. Dobra, wychodzę teraz tu, okej. Nie byłem... O ja, tu jeżdżą ludzie, ej, zaraz, czy jest normalnie w końcu? Nie ma szans. Zobaczcie, ktoś tutaj stoi. Dobra, spytam się tej dziewczyny. Cześć dziewczyny, witam cię, proszę pani, witam. Cześć? Czemu to w ogóle, mam pytanie, ostatnio to była apokalipsa, no i wiem, że słabo wyglądam, ale... co ty tu robisz? Jesteś przecież chłopakiem. Czekaj, dziewczyno, czekaj, proszę, poczekaj. Mogę tylko się odnaleźć, tu mój kolega zginął, naprawdę, to jest mój brat, najważniejszy dla mnie. Proszę, dziewczyno, proszę, pomóż mi. Ci będzie. Musisz wyglądać jak dziewczyna. I nikomu ani słowa. Dobrze, dziewczyno, dziękuję ci bardzo za pomoc. Jesteś najlepsza. Przynajmniej nie jesteś jak reszta. Dobra, szybko biegnę. No nie, jak ja wyglądam. Dobra, robimy tak. Chyba tak będzie dobrze, co nie? Znaczy, no nie wyglądam jak dziewczyna, ale co z tego? No nie mogę innych rzeczy. Dobra, szybko założę jakieś inne rzeczy tutaj. Cyk, okej, zdejmuję to. O, i wyglądam jak dziewczyna. O tak, dobra, to mogę wyjść teraz na zewnątrz. Cześć, witam, to ja jestem. Jestem dziewczyną, tak, to jestem Fireoutka. Ładne ciuchy sobie wybrałeś, hahaha. Powodzenia. Dzięki, naprawdę za pomoc. Jezu, ja nie wiedziałem, że tu trzeba być dziewczyną, a przynajmniej na razie mnie nie zmienili w nic. Tam jest Simonek, zobaczcie. To jest... O kurczę, dobra, wchodzę tam. I oto są... O nie, jak mnie rozpoznają, to będzie tragedia, dobra. Cześć dziewczyny, ja jestem Fireoutka. Cześć pani, dzień dobry. Ja może usiądę obok moich koleżanek, bo sam jestem koleżanką, tak. Tak, dzień dobry. Simon, to ty? Simon, no proszę, odpowiedz mi, no. Simon? Nie, kto to jest? Jestem Simonka. Ale on ma głos dziwny, naprawdę. On się zmienił w dziewczynę. A ty? Co? Kim ty jesteś? Na różowo bardziej paznokcie. Czerwone to nie odpowiednie. Co, one gadają o jakichś paznokciach? O co chodzi? Simon, proszę, no jesteś moim bratem, proszę, no. Jak już to siostrą, proszę nas zostawić. O Jezu, on nic nie pamięta, super. Najgorszy świat świata po prostu. Dobra, nie, wiecie co? Ja zabieram się do Simona, biorę go na ręce. Chodź do Simonek, zabieram się stąd, Simonek. Nie, pomocy. Nie, Simonek, masz przestać się mówić, jak dziewczyny. Halo? Ja nic nie zrobiłem, panie władzo, ja tylko trzymam moją koleżankę, tak. Dobra, ręce, wsiadaj na naszego auta, idziesz szybko. Ale ja jestem dziewczyną, dlaczego mnie zabieracie? Puszczaj. Dlaczego? Dobra, zabieramy go. Skąd wy to wiecie, że nie jestem dziewczyną, no? Nie wiedzieliśmy, ale dzięki, że już tak mówisz. Znaczy jestem dziewczyną, spokojnie, to był żart, tak. Tak, na pewno. O Jezu, no nie. Brać ją. Dlaczego chcecie mnie brać? Co ja zrobiłem złego, no? Albo cię zainfekujemy sami, albo wpuścimy tutaj gazy.
Co? Jakie gazy? Jakie... Stamy ciebie zamienią. Co wybierasz? Mamy bronię. Wybieram jeszcze jeden dzień zastanowienia. Ha, ha. No i co? Jeden dzień. Idziemy. Jeden dzień. Dobra. Czyli mam jeden dzień zastanowienia, czy chcę być dziewczyną, czy chłopakiem. Aha. Dobra, no nie, zamknęły mi drzwi, nic nie mogę zrobić. Super, no. Czekajcie, ej, a co jakby mi podpali domek? Ej, to będzie przecież tak cute-ko. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy tam nikogo nie ma. Okej, tam są wszyscy. Dobra, pójdę. Na pewno mnie nie zobaczą, jak zrobię nick. Dobra, przejdę tędy. Nikt mnie nie widzi, one coś tam robią. Okej, o nie, tu jest policjantka. Dobra, strzelam na dół. O nie, tutaj nie. Mam w tej konewce benzynę, nie pytajcie skąd. Uwaga, zalewam tutaj to, podpalam. I uciekam stąd, szybko, 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 szybko. O tak, o tak, o tak, nie, spali się. Ej, zaraz, zaraz, ja tego nie przemyślałem. Ja nie wyjdę stąd, o nie, one uciekną, a ja nie. Nie, nie, one to uciekają wszystkie. Ho, jestem noobkiem totalnym. Dobra, wyważę drzwi. O, otworzyły się, o, fajnie. Czyli one otworzyły drzwi, bo musiały same wyjść. Okej, dobra, teraz wyskakuję, tylko żeby mnie nie... O nie, stoją przed domem, o nie, dobra, tędy uciekam. Zobaczcie, tam stoją. Dobra, dobra, idę po Simona, idę go uratować. Minęło parę dni od tego incydentu i na razie jestem żywy, jadłem szczury. Ale co z tego, zobaczcie co znalazłem. Tu gdzieś, o, zobaczcie, szedł tu Simon, jest sam. Dobra, idę po niego. Ej ty, dziewczyno, mam nowy manicure, pedicure. Hej, hej. Tak, nowy manicure, pedicure, chodź za mną, dobra? Chodź tutaj, 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 tutaj. Uwaga, sorry Simon, muszę cię uderzyć, a masz, a masz. Simonek, musiałeś na chwilę zemdleć. Musimy znaleźć antydotum na ciebie. Jedyna szansa Simona. Simonek, budź się, halo, halo. To jest jedyna szansa, będę musiał udawać chłopaka. Znaczy, być sobą, znaczy co? Dobra. Ogólnie to jem chipsy do rana i w ogóle jestem chłopakiem, no i gram w piłkę i w ogóle i wtedy, ej dobra, to działa, to ci pomnij sobie coś Simon, proszę. O, o, yes, Simon, udało się. Ej, Firebobek, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna, co się stało? Nie pytaj, a czemu ty wyglądasz, dobra, ty tego nie pamiętasz pewnie. O Jezu, Simon, dobrze, że wróciłeś, nie wychodź na powierzchnię, nie wychodź, nie, nie, nie jak, a co, nadal to trwa, przecież nie ma żadnej. Jest Simon, i jest gorzej, ale odnaleźliśmy lekarstwo, czekaj. To znaczy, że musimy szybko zrobić wiadomości, szybko, chodź, musimy wszystkim powiedzieć. Dawaj, chodź do strefy wiadomości, come on, come on. Ale co powiedzieć, Fajrut? Nieważne, chodź za mną. To już tutaj, tutaj jest TV Station, czyli tutaj tak, jest telewizja. Fajrut, co ty chcesz zrobić, powiedz mi, tylko to chcę wiedzieć, co ty chcesz zrobić? No lepiej nie pytaj, ja chcę po prostu wejść do wiadomości i żeby wszyscy dowiedzieli się o sposobie wrócenia do bycia chłopakiem. Dobra, czekaj, tu są wszystkie, czekaj, musimy jakoś zwabić. Simon, musisz być wędką, znaczy wabikiem, biegnij tam, krzycz. Jestem chłopakiem, zapraszam za mną, chodźcie, złapcie mnie, chodźcie. Nie, dobra, biegną za nim. Gonić go! Ej, co one krzyczą tam? O Jezu, dobra, szybko biegnę do telewizji. O, dobra, okej. Trzy, dwa. Chciałem poinformować każdego widza z osobna, że aby stać się chłopakiem, trzeba zachowywać się jak chłopak. Tak, to jest bardzo proste. Gościu, kamera jest włączona, co ty chcesz uzyskać? Witajcie w świecie dziewczyn, czyli Brookhaven Dziewczyny News. Tak, i dzisiaj powiem wam o tym, że chłopacy zostali znalezieni w naszym świecie i jest to nazwa Fireout oraz Simon. Tylko jeden to jest dziewczyna, a jeden chłopak. Wszyscy zostali już złapani do więzienia, także nie musicie się o nic obawiać. Pozdrawiamy. Ej, czemu jestem przywiązany? Halo, coś stało. Tak, zaraz zamienimy cię w dziewczynę, ale masz jeszcze chwilkę czasu. Przez ten czas my pójdziemy, słuchajcie, wszyscy do kuchni, a Simonkowa i ty zostaniecie go pilnować. A no nie, co tu się dzieje? Czemu one mi przywiązały? Tu jest cały świat dziewczyn, o nie, to wróciliśmy do tego, co wtedy było. Simon, proszę, odmień się, no. Proszę, przypomnij sobie o mnie. Może ty mi pomożesz, chociaż ty, dziewczyno. Jak mam ci pomóc? Ona mnie zniszczy, jak ci pomogę. Jak ona ma cię zniszczyć? Przecież ty masz pistolet, no. Simon, chociaż ty... Simonkowa? Nigdy, Fajruciku! No nie, on już wyprany mózg, totalnie. No dobra, wypuszczę cię, ale musi się zgodzić tamta. Wiesz, że oni robią naleśniki w kuchni? Naleśniki, twoje ulubione. Moje ulubione! O, dobra, pobiegła. A teraz mi pomożesz? O, dobra. Jest, dobra, dzięki, odwiąż mi rękę. Dobra, jeszcze drugą, proszę, tylko drugą. O, dobra. O, jest, dzięki, dzięki wielkie. Dziękuję ci za pomoc, dziewczyno, ja teraz szybko uciekam. Dobra, jeszcze muszę wziąć Simona. No dobra, gdzie tu jest Simon? Oj, Simon, zobaczcie. Wielkie to dziewczyny, ja sobie na górę pójdę zejść w samotności. Idealnie, idealnie, o nie, one mnie zobaczą. Dobra. Zobaczył mnie. Jakie nówki. Dobra, idę na górę teraz. Przykro mi, ale jednak będziesz złapana. Jedziemy stąd, Simonek, dobra. I cyk, i teraz stąd uciekamy. Simonek, będziemy wolni, jest. O nie, czy one nas widzą? A, Simonek. O nie, one chcą nas gonić, słyszałeś to? O nie, on i tak chyba. On chyba zemdlał ze szczęścia, że będzie zaraz chłopakiem. Dobra, biegam tutaj, w dom, szybko. O,
Czemu on jest różowy? Co to ma być? Dobra, zasłoni z żaluzji, żeby nas nie zobaczyli. Simonek, złaź mi z rąk, no. Dobra, zasuwam, jest, udało się, dobra. Simonek, ty żyjesz, proszę, no. Ej, czekajcie, ja go mogę odmienić. 3, 2, 1. Jestem chłopakiem i robię dziwne rzeczy. Jest, Simonek, siema. Jest, wrócił do nas. Jezu, ale czemu ty tak śmiesznie wyglądasz? Co? Przecież ty patrzysz w ścianę. A, to dlatego. Simonek, musimy opracować... kto puka? Simonek, nie, to chyba dziewczyny. No. Weź otwórz pierwszy. Boję się, uwaga, 3, 2, co? To jest chłopak, chłopczyk. Kim ty jesteś? Szybko, mów, bo zaraz nas złapią. To będzie dziewczyna. Uno, uno, dobra, szybko mów, no. To mój dom, ja tu mieszkam z mamą. To jest jakieś dziecko, Simon. Czy ty chodź, komuś dom? Właź, szybko do środka, właź. Dobra. Zamykam te drzwi, okej? Okay? Dobra, zamknąłem. Simon, co teraz z nim mamy zrobić? Co ja mam dać mu mleczko, czy co, no? To nie wiem, ty ukradłeś się dom przecież. No dobra, połóż się tutaj, chłopczyku. Przynajmniej jedyny chłopak na tym świecie. No nie, Simon, znowu ktoś puka, no nie. Dobra, no nie, chłopczyk, no teraz tu siedzi. To ona na pewno. Czekaj, sprawdzimy. Jeszcze, czy rozsłonię rolety na faście? Okej. Okay. O nie, to jest dziewczyna! Dobra, sobie kam, nie widziała nas. Czekaj, Simon, co mamy teraz zrobić? Może. Ej, dobra, chłopcze, czy to była twoja mama przed oknem? Tak. O, tak, dobra, to Simon, chodź, ukryjemy się, on pójdzie do swojej mamy. On otwiera jej. Okej. Okay. O, weszła mama ich. O, dobra. O nie, weszła mama do środka. O nie, ona nas zje. Simon, oni weszli. O nie, weszli razem. Co tu się dzieje? Jego mama. Nie! Jego mama chce go zjeść! O nie! Nie! Nie, Simon, widzisz co tam się dzieje? Gdzie ty jest? No nie, w takim momencie. O nie, dobra, spróbuję do nich podejść. Co ty robisz temu chłopcu? Zostaw go! Zostaw! Nie, on jest dziewczyną, Simon, widziałeś to? Uciekaj! Uciekaj stąd! Szybko do bunkru twojego dziadka. O tak, tam będzie bezpiecznie na pewno. Nie, co? O nie, on tam stoi jeszcze. Nie, do bunkru, szybko, dawaj. Jest, dobra, zamykam. No nie, nie chcę się... O, dobra, zamknęło się. Simon, mam nowy pomysł na misję. Gotowy? Teraz ci wszystko powiem. Dobra, nasz plan jest taki, że Simon wziął swojego grata, co nie? Podjeżdża nim pod bank i będzie czekać na dziewczynę, aż się na niego rzucą. Wtedy ja będę mógł pójść do telewizji. O, dobra. Telewizji i powiedzieć wszystkim o pra. O nie! Rzucimy się na niego już! Co jest? Simon! Uciekaj, nie! O nie, rozwajał mój auto! Co się dzieje? Simonek, nie! Simonku, nie! No nie, myślałem, że one po prostu za nim pobiegną. Ten plan się nie udał. Zobaczcie, jedzą go. I znowu będzie dziewczyną. A, dobra, sam się tam. Albo nie, mam lepszy pomysł. Dobra, minął cały dzień. Simon tu dalej leży. No nie, ja go widziałem na kamerach przez całą noc. Simonek, żyjesz? No nie, on jest znowu dziewczyną, nie! Ej, czekajcie, ja spróbuję go odmienić. Jestem chłopakiem i przez całe dni robię nudę. Znowu się odmień. To zawsze działa, za każdym razem. Simon, żyjesz? Proszę, żyj. Jest! Mój brachol żyje. Dobra, brachol, uciekamy. Mam inny pomysł. Teraz znowu musisz się poświęcić, dobra? Ostatni raz. Bo słyszałem, że jak 3 razy dziewczyny zamienią, to już się nie odmienisz w chłopaka. I to chcesz może... to na mnie sprawdzić? Nie, ale chcę zrobić inny sposób. Teraz będą musiały się rzucić na ten czołg i go aż tak łatwo nie rozwalą. Simon, jesteś gotowy? Ja pojadę do telewizji i pokażę sposób, jak być chłopakiem. Czy dasz radę? Nie ty kierować? Tak. Zostaniesz sam w aucie. Mam nadzieję, że nie zostaniesz dziewczyną na zawsze. Dobra, o nie, one tam jeżdżą na motorach, jeszcze na aucie. Dobra, czekaj, zmieniam kolor na różowy, żeby się nie wtapiał. Okej, okay. Simon, w tym momencie, dawaj. Lecisz. Simonek, błagam, ile jego dziewczyn goni? To jest przesada. Dobra, teraz ja muszę wbić do telewizji i tam powiedzieć każdemu z miasta. No nie, kolejna. Dobra, jest czysto wszędzie, totalnie, mogę już nagrywać. Wszyscy, o nie. Ilu tam jest ochroniarzy? 2 ochroniarzy, come on, już byłem tak blisko, dobra, spokojnie, idę ich ogłuszyć, ogłuszę ich, dobra, 3, 2, 1, wbijam, chodź tu, a masz! Nie strzelaj, proszę. Ręce. No, ale proszę, no, jestem chłopakiem jedyny, chciałem tylko pomóc. Chłopakiem? Znaczy, dziewczyno? Ale on jest ciężki, Boże, co? No jest co, no, jem sobie, no nie, co? Ej, no nie, proszę, Boże, nie zabierajcie mnie. Ej, a co jakbym na przykład teraz udawał chłopaka? Dobra, uwaga. Ja ogólnie jem w nocy chipsy i jem sobie co? To i robię chłopackie rzeczy, no i jest, działa. I w ogóle, no i i czekajcie, co jeszcze robię? Uwielbiam bajonikle i... O, zmienił się, zobaczcie, to jest ta dziewczyna wkurzająca i teraz chłopakiem. A ty? Uwielbiam jeździć w piłkę nożną i grać. Jest, udało się, ona też się zmieniła. Dobra, teraz będzie pół na pół, czy chłopacy... Dobra, czekajcie, muszę teraz przekazać wszystkie wiadomości do TV. Okej, okay, czyli wy mnie już nie pobijecie, nie? Dobra. Zakończam to, tak, to już się skończy, w końcu. Och, jak ja się cieszę, dobra, włączam kamerę. O, dobra, nakierujemy. Okej, okay, stream tutaj. Wszystko jest już gotowe, proszę, już. Dobra, mikrofon, okej, okay, wszystko jest już gotowe.
O nie, zobaczcie, kto siedzi w sklepach. Dziewczyny, nie róbcie pocho... o nie, wszystkie mają pistolety. Kim ty jesteś? Co chcesz zrobić? Widzowie, nie jestem pewien, dlaczego to nagrywam, ale dziewczyny przejęły Brookhaven RP. Dziewczyny próbują dostać się do mojego bunkru, ponieważ dokładnie rok temu pani Gertruda postanowiła wyeliminować każdego chłopaka na ziemi. Chcę zabić każdego chłopaka i nie będzie nikogo, tylko dziewczyny. A ja nie jadłem nic już od 3 dni, więc muszę udać się po jedzenie, ale... Ale najpierw muszę przebrać się za dziewczynę, ponieważ inaczej nie da rady wejść tam. Okej, mam nadzieję, że mnie nie rozpoznają. Założę te włosy. Założymy jakoś, może nie wiem, takie co? O nie, jak ja wyglądam. Mam nadzieję, że się nie skapną. Dobra, i teraz to jest wszystko, co mogę zrobić. Oh my god. Okej, wychodzę, zobaczymy co one. O nie, one tu stoją. Dobra, widzowie, będę udawać głos dziewczyny. Hej dziewczyny, to ja dziewczyną jestem. On śmierdzi, trochę jak chłopak. No bo to ja zabijałem chłopaka przed chwilą, dlatego. Oh my god, udało mi się, dobra, idziemy do sklepu. Widzowie, to Brooklyn jest totalnie rozwalone. Tu dziewczyny wszystko rozwaliły. O nie, tam ona jest jedna. O ja, co się z nią stało, oh my god. Nienawidzę chłopaków. Okej, jestem w sklepie, muszę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Okej, to by... O nie, dziewczyna! Nie, proszę, nie! Jestem dziewczyną! Hej! Już nie musisz mnie bić, jesteśmy razem! Co tu się odwaliło przed sekundą? Widzę, ona zmieniła ją w dziewczynę! Dobra, wchodzę tam i wezmę potrzebne rzeczy. La 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 la. Czekaj, daj mi się pomachać! Coś mi to przypomina, jakby chłopięce? O nie! Dobra! Dobra, biorę nóż, widzowie! Pom! Masz! Cik, cik, cik! Cing, sing, sing, sing! Let's go! Jak ty to zrobiłeś? To ja, Fireout! Jestem chłopakiem! I nie pokonasz mnie! Zaraz! Co to ja słyszę? Ona ma pistolet! Zatrzymaj się, idziesz do więzienia, jesteś chłopakiem! Ręce do góry! O nie! Dobra, widzowie, to jest koniec! Jestem złapany przez dziewczyny! Ten odcinek to jest totalne słabizna. Dobra, idę już, spokojnie. Już, będziesz teraz zamieniony w dziewczynę. Fajrodka. O nie. Za chwilę przyjdzie nasza szefowa. Tak, i zamienimy cię w dziewczynę. Nie, bro, no jeszcze w więzieniu jestem. Ej, dawaj pocałujemy go. Ej, no dobra, dawaj. Ej, no nie, co? Czekajcie. Co to je? Lepiej ode mnie odejście, bo... Co to jest? Nie chcę tu być. O tak, widzowie! Użyłem sposobu Jerego! One zawydlały. Dobra, cyk. Idziemy. Na. Ty, pomocy, Firebobku! Kto to? Simon? Ty jesteś przywiązany, Francuis Simon? Tak, nie mogę cię ruszyć. O mój Boże, stary, one cię przywiązały. Chciały cię zmienić w dziewczynę, ta? Dobra, dawaj na ręce, bro. Dobra, tego też zabiorę. Wsiadaj, mordeczko. Pam. Idziemy stąd. Let's go. Dobra, zwijamy się stąd, widzowie. Wow. O nie, kto to jest? Simon, nie. Ona strzela. O nie. Zabiła moich kolegów, muszę uciekać. Potem ich uratuję, nie. Okej, mam dwóch, ale szefowa będzie zadowolona. Niam. Ej, zaraz, co mi się stało? Muszę zjeść Fajrota. Okej, ale jeszcze drugiego, jeszcze tego weźmiemy. Jaki dobry, zaraz zamienisz się w dziewczynę. Jest gotowe, idealne. O nie, to już się robi chore, widzowie. Całe miasto Brookhaven jest zmienione w dziewczyny, no. Muszę to odwołać i zrobić porówno. Chłopaków i dziewczyn. Okej, widzowie, zobaczyłem, że Simon gada tam z dziewczynami, co nie? On Simonka właściwie, to już jest Simonkowa. Bra, ale ja zrespię. Teraz samochód, co nie? Bank? Okej, i muszę uratować mojego przyjaciela, ponieważ on jest moim najlepszym przyjacielem. Ziemia! Wow! Bum! A masz! O nie, moje koleżanki, a ma, co zrobiłeś? Simonkowa, chodź na ręce, już! Puszczaj mnie, puszczaj mnie! Nie, on jest jakiś w transie, widzowie, on jest w jakimś totalnym transie. Okej, widzowie, i słyszałem, że jeżeli rzuci się do właśnie basenu w tej grze, to i zamknie się ten basen, to podobno zamienia się na chłopaka. Tobie wypuść mnie! Nie! Proszę! O nie! Chyba mu otworzę! Dobra, otwieram! Simon, nie martw się, lecę po ciebie, sorry! Simon? Co?
Czemu ty mi w basenie utopiłeś się, co? Stary, tak za to tęskniłem, wow! Dobra, zwijamy się z tej Bobku, się powstrzymać tę apokalipsę! Ej, no true! O nie, kto to jest? Czy to jest dziewczyna? Chodź tu! O, dobra, wpycham się! Do basenu, haha! O, kolejna, pom! I zamykam basen! O, dobra, pyk! Fajrówku, ale ty już nie zrobiłeś, mój przyjacielu najlepszy! Dzięki, stary, ty jesteś moim najlepszym ziomkiem, ale teraz musimy razem, wiesz co zrobić. Wybrać nowego kota? Co? Nie! Dobra, to ja idę na dół i zobaczymy na kamerach. Pyk, otwieram tajemny przycisk i mamy tutaj sekretne kamery. Okej, Simon, w takim razie zobaczmy, co się dzieje na tych kamerach. O ja, wszystko jest rozwalone. Ale zaraz, co to tam jest, widzowie? Tam jest jakaś cała armia ich, czekajcie. Jakoś lepsze ujęcie na nich. Jest, widzę ich, co tam się dzieje? Ich jest za wiele. Okej, dziewczyny, musimy zabić ostatnich dwóch chłopaków, którzy zostali na tej ziemi. Wyjąć bronię. No, dobrze, dobrze, wszystkie. Zabijemy ich, raz, dwa. O, Simon, czy ty to widziałeś? Fajnie to widziałem, patrz, uwaga, takim zrobię. A, Simon, ale to jest niebezpieczne, wiesz co? Mam plan. Weźmy mi tę bombę i pobiegniemy tam i wysadzimy ich, co na to? To na pewno zadziała? Nie wiem, Simon, chyba jednak powinieneś zostać. Ja się poświęcę. Nie, ja się poświęcę, Fajruku, przyjaciół, idę tam. Nie, Simon, ja z tobą. O, na pewno? Tak, Fajrbobku. Dobra, Simon, będę patrzeć na kamerach, nie pozwolę, żebyś zginął. Dobra, wchodzimy na kamery, Simon się poświęci, widzowie. Zostawcie lajka dla Simona. Dobra, dobra, widzę go, tam biegnie, zobaczcie. Oh my god, Simon, lecisz. Bardzo do odbioru, dziewczyny, patrzcie, jestem tutaj, zapraszam, jestem tutaj. Ej, on jest jedynym. Za wami, atakujcie go. Po. Simon, wyrzucaj bombę, nie. Bombę. Simon, źle to zrobiłeś, nie, ale tylko jedną pokonałeś. Nie, Fajrówka, ja nie umiem takich rzeczy, tylko cię uratować. Nie, Simon, zobaczcie, tam leży. Czekajcie, o, jest kamera lepsza. Nie, zabijaj Simona. Aha, czas cię zmienić w dziewczynkę. Ej, jestem Simon Kowy, co się stało? Ale dobra, wytrzymam gdzieś Fajrota, chodźcie za mną. Nie, Simon! Simon mnie teraz sprzeda, widzowie. O nie, widzowie, oni już wiedzą, gdzie jestem, muszę się gdzieś ukryć. Postawię to i wejdę w to, to jest jedyna moja opcja. O nie. Dobra, dziewczyny, jest tutaj, wbijamy. O nie, one tu wbijają wszystkie. A, jedna tylko, aha. O nie, no, jak jest ich więcej, one się tu obstawiły. Jesteś tego pewny, Fajrowku? Simon, jak coś, to ja gadam z mikrofalówki, to nie ja, ja mnie tu nie ma już. Jakie mikrofalówki? Dobra, rozejdź się po pokojach. O nie, dobra, ja muszę się uciec. Stawiam to, bang, i teraz wychodzę ten, nie, źle postawiłem, dobra, pyk, dawaj. Może go, ej, widzę go, tam. Aaa, dobra, szybko, tędy, dobra, ta drabinka, bang, a co jest, dobra, pom, jest, uciekłem. No dobra, on nam uciekł, ale za to rozwalamy cały Brookhaven. Nie, nie rób się temu mojemu pięknemu miastu tego. Dobra, widzowie, to jest przesada. Musimy się uzbroić. Okej, widzowie, okazało się, że dziewczyny mają swój tajemny bank. To jest chore, to jest nawet Simon Kowa. O nie, mój ziomek tu jest. Nikt nie wejdzie do tego banku, a szczególnie do skarbca. O nie, a zobaczcie, widzowie, co jest w skarbcu. W skarbcu są chłopacy. To są cała moja armia, może być. Oni chcą ich zamienić w dziewczyny, a ja będę mógł ich uratować i tym samym zdobyć armię i rozwalić dziewczyny. Więc teraz tak, pyk. O nie, to podjeżdża jedna. Dobra, uwaga, zacznijmy ją. 3, 2, POU! Trafiłem! Ej, co się dzieje? Halo, halo, Simonkowa, zobacz, co tu się dzieje? Ej, zaraz, co to jest za jakaś nowa dziewczyna? Dobra, Simona nie chce strzelać, więc strzela tą, uwaga, to po prawo, POM! I teraz uwaga, to po lewo, POM! O, i Simonkowa, no nie! Co tu się dzieje do jasnego kapelusza? Czemu każdy ginie? Zaraz widzę kogoś, wracaj tu! O nie, ona mnie widzi, Simonkowa, nie! Dobra, nie mogę jej zabić, bo to jest mój ziomek, więc teraz, uwaga, ziemia! A masz, gościu! Będziesz Simon odmieniony w chłopaka niedługo, spokojnie! Tak, jesteś pewny? Tak! Chodź, teraz idziesz w tę stronę, pyk! Idziemy do sekretnego miejsca, które... O, jest tutaj! Bang, Simonku! Nie jestem Simon, tylko Simonkowa, zostaw mnie! Nie, bo ja tak uważam! Dobra, widzowie, wejdziemy sobie tędy jeszcze do banku szybko. Pam, pam, haha! Jakie to było easy! Ale i tak nie odpoczynij tego safe'u, musisz zejść po kartę! Ach, masz rację, ale leź tu, masz leć tu, już! Cicho! Haha! Ha.
jestem Krystyna Zbadowic. Ja Krystyna, ta Grażyna. Jedziemy na wakacje i najlepsze tu jest, że zabieramy babkę i babka tu jest. Ej, ej, jedziemy dalej, babka. Nie, nie, nie mam babki. Nie ma jej tu. Dobra, wyskakujemy, pyk i teraz, o ja, tam jeszcze stoją jacyś ludzie, uwaga. Pom, strzał, haha, let's go, kolejna. Pom. I ostatnia. O, pom. O, yeah, wszystkie pokonane, o nie, o nie. Leżeć, Fajrociku, leżeć. Teraz zamienicie w dziewczynę, chodź za mną. O nie, gdzie my idziemy? dotknij te dziewczyńskie ciuchy. O nie, co to ma być? Jezu, jak ja wyglądam. Jak totalny głupek. O nie, co to jest? To są damskie ciuchy. Wyglądam jak Barbie. Oh my god. Teraz idziemy zamienić się u fryzjera i będziesz dziewczyną. O, nie, nigdy. Pow! Uciekam stąd, idę uwolnić chłopaków. Pam, 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 pam. Widzowie, to jest wszystko dla was. Żeby tylko tutaj na. Dobra, pyk, stał to. Babka najlepsza jest przez duże B. Babka najlepsza jest. Co ty, Simon, robisz? Leżeć. Dobra, otwieram, pyk. Pum! Chłopaki, dawajcie, chodźcie. Dobra, bierzemy wszystkich chłopaków. Pyk, wsiadajcie, już. Okej, chłopaki, z racji, że wypuściłem was, to teraz muszę zamienić was w armię, więc przebierajcie się w armijskie ciuchy. Znaczy, nie armijskie, tylko żołnierskie. Nice, i to jest moja cała armia. Teraz ja wam przekażę bronię. Ja mam coś takiego, na przykład shotguna, co nie? Shotgunik jest spoczko zawsze, pyk. Dla ciebie, pyk, proszę, wyjmijcie wszyscy. Nice. Wow, moja armia się uzbraja. Okej, żołnierze, jeszcze ogarnąłem nam czołg. Ukradłem go od dziewczyn, więc jest różowy, ale w sumie zawsze coś, co nie? Więc wsiadajcie, kto będzie kierować czołgiem? Właśnie, dobrze, armio. Rozwalimy ich wszystkich. Wow, ale ja też muszę się przebrać, bo wyglądam jak nubek. Uwaga, piam, piam, piołe, pencil, no będą. Dobra, pyk, wszyscy są gotowi. To jeszcze sobie zrespię drugi czołgiek, pyk. I mamy dwa różowe czołgi. Kto nie ma miejsca, tam wsiada do mnie. Dobra, chłopaki, za mną, wyjeżdżamy. Pam, 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 pam. Ej, tam są, widzę ich te czołgi, dobra. Teraz to spokojnie. Musimy wycelować, wyceluj w nich, dawaj. U góry, gościu. Strzelaj, dobrze, pół. Rozwaleni, haha. Ej, zaraz, czy ja widziałem cień samo? Nie, oni są nad nami. Haha, Fajrobku, szykuj się na rozwałkę. Nie, Simon, oni się zmienili, kiedyś byś dobry. Musimy go odmienić. O nie, co on robi? Co on robi? On nie umie prowadzić. I uwaga, drugie podejście, tym razem celne. Nie, uwaga, proszę, nie. Nie, wszyscy moi żołnierze nie żyją. Co tu się odwaliło? Ja mdleję. O nie, co jest? Czy my wszyscy jesteśmy w więzieniu? Bracia. Co on robi? O nie, Simonkowa. Simon, co oni się zrobili? Wiesz co, Fajrobku, zanim zamienimy was dziewczyny, to musi jakoś wyglądać, dlatego idzie do fryzjera. Nie. I to już będzie ostateczne zamienienie, po którym nie można się odmienić, dlatego po kolei wychodzić. Ja nie chcę. Bro, co to jest za kolejka? To jest kolejka do śmierci. Okej, a więc pierwszy, zapraszam. O nie, Simon, co ty chcesz mi zrobić? Uwaga i pierwsza osoba do armii. Wow, do armii, wow. Tak, ej, nie śmiej się, bo teraz ty, twoja kolej. O nie, to jest chore, widzę, teraz kolejny. Następny i pyk, następna. Okej. Błagam, nie rób mi tego, proszę. Serio, błagam. Kolejno za darmi, ty będziesz przewodniczącą. I uwaga, zostaną już tylko trzech chłopaków, zapraszam. Ja będę kolejny, teraz bykonek. Nie, ja nie chcę, ja bardzo nie chcę, nie. O nie, bykonek. Szybciej tam. O, oni są straszni. Teraz zamienił ich w ich armię. No już nie mam żadnych szans. Moi wszyscy armiowicze zostali zmienieni, bro. Gotowe. O i teraz nie. Są ostatnich dwóch chłopaków na ziemi. O nie, one tu wszystkie na mnie patrzą, ja nie ucieknę. Przedostatni chłopak. Gotowy. O, łot, kolejnego zmienił, dobra. Fajrobku, siadaj tutaj. Nie, Simon, ty kiedyś byś lepiej. Fajrotkę. Nie. Nie, nie, ja nie mogę na to pozwolić. Wow, pom, uciekamy. Widzowie, nie dam rady. Pom, teraz bomba, zarzucamy. Okej, i wybuch, bam. Teraz muszę jakoś odkryć antidotum czy coś. Nie wiem co robić. Okej, widzowie, mam plan, zabiorę Cybobka i jakoś go odmienię. Ale wy super wyglądacie, dziewczyny. O, manicure, pedicure i te sprawy. Co jest z Simonem? Dobra, Simonem mi odwaliło. Dobra, zróbmy tak. Najpierw muszę jakoś odgonić te dziewczyny, tylko nie wiem jak. Może strzelę? Dobra, pow! Ej, dziewczyny, co to było? Uciekajcie!
co jest, zaraz ją pobieg, teraz muszę go złapać. Pójdę sobie tędy, bang. Zrobię tutaj worek, bang. I hop. O, dobra, dobra. Simon, odwróć się. A, co to było? Ej, Simon. Co ty tu robisz? Chodź ze mną, idziesz ze mną, teraz, już. Pomóżcie dziewczyny, zostaw mnie. Nie usłyszą cię. Doracimy tędy widzowie i zamieniamy go w normalnego. Wow. W takim bądź wypadku muszę zrespić jakiś basen, więc pójdziemy tu na górę. Bang. I zamkniemy Simona w basenie i tym samym on się odmieni. Wow. Więc stawiamy. Bang. Fajr, odpuść mnie, nie chcę wracać, dobrze tak jak jest. Nie jest, ty masz jakąś, nie wiem, coś masz. O, one się zmieniły, czekaj, pyk. Okej, okay, i wskakuj do wody, bang. Odmieniaj się, odmieniaj się, bam. Wow, Simon! Co ja tu robię, Firebobku? Simon, odmieniłeś się! Ej, dziękuję, dzięki, ty w końcu jesteś normalny, mój przyjacielu, proszę, to dla ciebie! Wziąłem sobie kulę mięsną, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem dziecko, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem statuetkę i wiesz, co się stało? Też nie trafiłem, ale teraz jest spoko. Bo jem, i pogadamy apokalipsa i będzie gituwa. Oh yeah, i to będzie mega gituwa. Simon, dlaczego te dziewczyny nas tu zniszczyły? Jestem mega smutny, zaraz, czy to są dziewczyny tutaj? Simon, uciekaj. Zostawcie mojego kolegę, biorę go ze sobą i uciekamy stąd, bo jest zdrowo. A Simon, gonią nas! Nie! Halo, halo, Simon, jesteś? Fajrówku, radę ci uciekać, bo dobra, będziemy musieli tutaj czekać. Racja, racja! Ej no true. Więc ja wsiadam sobie tutaj do tego i przejażdżam sobie mój kolego, wow! Dobra, teraz wysiadamy. Bang! I... Wow, jesteśmy w innym miejscu teraz.